Jesteśmy współudziałowcami i z Radą Naukową, którą reprezentuje pan rektor Marian. Jesteśmy współudziałowcami tego przedsięwzięcia, które ma na celu przybliżenie i ekonomistom, i w ogóle nam ludziom, przybliżenie istoty funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej w kontekście całej gospodarki. Chcieliśmy, żeby wystąpiły tu osoby, które mają za sobą doświadczenie funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej i te osoby, które dopiero obejmują tę funkcję. A oprócz tego poprosiliśmy pana profesora Kokoszyńskiego, który będzie miał specjalne wystąpienie o charakterze głęboko merytorycznym i mam nadzieję, że to państwa zainteresuje. Ja chciałam prosić o prowadzenie obrad pana profesora Gorynię, pana rektora Gorynię. I chciałam zaapelować, żeby pan profesor bardzo biuletyny nasze. Bardzo chciałam zachęcić do zainteresowania się tymi biuletynami. One są też w wersji elektronicznej, ale mimo, że to są robocze nasze czasopismo, bo naukowe nasze czasopismo dwumiesięcznik to jest ekonomista, to w biuletynie mamy bardzo ciekawe teksty. Tu między innymi w ostatnim biuletynie mają państwo wykłady z okazji uzyskania tytułu doktora honoris causa trzech profesorów naszych, więc zachęcam do lektur i zachęcam do zainteresowania się też naszymi publikacjami. Panie tak, bardzo proszę, pan doktor Makowski, ale ja proszę potem, żeby pan profesor już przejął, bo ja chciałam się dziękuję bardzo, państwa dystansuję. Profesor za. Ja chcę pytania za oddanie głosu. Ja nie będę przeciągał, po prostu faktycznie reprezentuję Fundację Madolegro. Jeszcze chwilę powiem o tym, co nas tutaj, tak powiem, sprowadziło razem z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i państwa. I tyle. I może przekażę na chwilę profesorowi Gorynii głos, który mi znowu przekaże głos i ja już rozpocznę pierwszą część. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, bardzo dziękuję, że Państwo przyjęli zaproszenie na to dzisiejsze wydarzenie. Ja je traktuję jak duże wyzwanie, bo widzę, że wszyscy patrzą na mnie, żebym pilnował co. Ale myślę, proszę Państwa, będę dzisiaj traktował jak senatorów Senatu Uczelni, którą kieruję i będę starał się tak to posiedzenie prowadzić, żeby zmieścić się, żeby dotknąć wszystkie ważne kwestie merytoryczne, a jednocześnie, żeby zmieścić się w przyzwoitym czasie. Proszę Państwa, plan dzisiaj jest taki, że najpierw prezentacje, najpierw będą wypowiedzi, a jak ten ciąg prezentacji i wypowiedzi się zakończy, będziemy mieli okazję poprowadzić dyskusję plenarną. Możliwość zadawania pytań w trakcie czy bezpośrednio po prezentacji przewiduje tylko dla takich sytuacji, no gdyby coś wymagało doprecyzowania, jakieś techniczne pytania. Natomiast sama debata, dyskusja, spór i tak dalej, będziemy robić to w sposób plenarny po zakończeniu wystąpień. I proszę Państwa, chciałbym zapowiedzieć teraz trzy wystąpienia trzech znakomitych mówców, trzech znakomitych fundacji, mianowicie pana Grzegorza Makowskiego, pana Łukasza Bojarskiego i pana Wojciecha Chlickiego. Myślę, że wszyscy panowie po kolei przedstawią się i powiedzą, jakie fundacje reprezentują. Celem tej części jest krótka prezentacja idei monitoringu, tego, co właśnie PTE, Rada Naukowa i Fundacja Batorego robią w sprawie Rady Polityki Pieniężnej razem. Oddaję głos panu. Panie rektorze, proponuję, żeby ci każdy mówca przychodził tam i zajmował to miejsce. Tak jest. Mówcy będą zabierać miejsce
tak się wyrażę, po pani profesor Mączyńskiej, żeby, no, żeby byli lepiej widziani po prostu, tak? Odbiór osoby, która mówi, jest widziana, jest zdecydowanie lepsza, lepszy. Ja bym nawet radził mówcom, ale to jest tylko nieśmiała rada, że gdyby mówili na stojąco, to na pewno percepcja ich wystąpień byłaby dużo lepsza. Także proszę pana Grzegorza Makowskiego, który już zajął właściwą pozycję, o prezentację. Bardzo dziękuję i rzeczywiście będę się streszczał, bo czas to pieniądz, więc nie będę przedłużał, a wiem, że wszyscy państwo czekacie na rozmowę o polityce pieniężnej. Natomiast to, co nas tutaj sprowadziło, to jest taka idea, która w Fundacji Batorego już zrodziła się w 2006 roku i tutaj dzięki Łukaszowi Bojarskiemu, który brał wtedy udział i kontynuował, to jest taka idea monitorowania naboru procedur kandydatów na stanowiska, które są bardzo istotne z punktu widzenia publicznego, ale, że tak powiem, są niewybieralne w takim bezpośrednim demokratycznym procesie, jak na przykład Trybunał Konstytucyjny, jak na przykład Generalny Inspektor Danych Osobowych, jak na przykład Rada Polityki Pieniężnej. Myśmy postanowili to rozszerzyć w tym roku, dzięki temu, że Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zechciało być partnerem merytorycznym tego projektu, bo my nie jesteśmy ekonomistami. Udało się to, tak mi się wydaje, czego państwo są tutaj dowodem, bo w tym monitoringu chodzi o to, żeby środowisko, które jest najbardziej merytoryczne, zbliżone do danego zagadnienia, no, zechciało pochylić się też nad procedurą. Nad procedurą i być może w przyszłości w niej coś zmienić i sprawić, że tak, tego typu organy będą funkcjonowały lepiej. I ja chcę powiedzieć o dwóch rzeczach już odnośnie Rady Polityki Pieniężnej, zanim dam głos moim kolegom, panu Łukaszowi Bojarskiemu i Wojciechowi Kickiemu, którzy opowiedzą o doświadczeniach w dwóch innych obszarach. Ja chcę skupić się na Radzie Polityki Pieniężnej i powiedzieć o dwóch kwestiach. Po pierwsze tak, że ja generalnie jestem zadowolony, sam się też miałem okazję nauczyć jako nie ekonomista, tylko socjolog wiele przy tym projekcie, z tego, jak wygląda ten model instytucjonalizacji polityki pieniężnej w Polsce. Znaczy, że u nas ten model jest całkiem demokratyczny. Ja przejrzałem kilkanaście podobnych rozwiązań instytucjonalnych w Europie i no, podzieliłem sobie to na takie kategorie. Jedną nazwałem atatystyczną, gdzie wiele do powiedzenia ma rząd, to na przykład Wielka Brytania, Irlandia, Czechy. Technokratyczną, gdzie banki centralne są po prostu złożone z udziałowców, których to oni na przykład mają później wpływ na kształt polityki pieniężnej, i takie demokratyczne rozwiązania, gdzie jest jakiś balans różnych podmiotów, aktorów ważnych w polityce publicznej w ogóle, jak na przykład rząd, Sejm, Senat. I taki model, jak na przykład w Grecji, może to nie jest najlepszy przypadek, ale na przykład w Polsce czy we Francji jest realizowany i generalnie jestem zadowolony z tego jako obywatel, jak to tak powiem, socjolog zajmujący się tymi kwestiami, ponieważ taki model daje obywatelom legitymację do tego, żeby monitorować takie procesy, monitorować takie instytucje bardziej bezpośrednio, domagać się większej, tak powiem, jakości ich funkcjonowania od różnych ośrodków władzy, które te instytucje z tym tworzą. I mi generalnie ten model się podoba. I tak jak żeśmy obserwowali ten nabór na członków Rady Polityki Pieniężnej, też byłem pozytywnie zaskoczony. Znaczy, podobała mi się realizacja tej procedury. Co to mi się nie podobało i chcę powiedzieć o paru rzeczach, bo być może państwo jako środowisko ekonomistów są w większości tutaj zebranych na tym sali, są tym ośrodkiem, który na przykład powinien postulować zmiany co do tej procedury, to na przykład pośpiech. Znaczy bardzo, bardzo napięta, jak powiem, kalendarz tego naboru, którego właściwie można było uniknąć, ponieważ o tym, kto powinien, znaczy może tak, o tym, kiedy powinien nastąpić zmiana w polityce pieniężnej, w Radzie Polityki Pieniężnej, wiemy już w momencie, kiedy są powoływani członkowie. Więc ten proces teoretycznie oczywiście można było zaplanować dużo, dużo wcześniej, mimo nawet różnych zawirowań typu wybory, zmiana władzy i tak dalej, po to, żeby dać opinii publicznej, środowiskom eksperckim więcej czasu na to, żeby przyjrzeć się kandydatom, żeby może ich, zanim zostaną wybrani, zaprosić na konferencję przed tym wyborem, a nie potem. Więc
to jest coś, co, co mi się nie podobało w tym procesie i wydaje mi się, że to mogłoby być zmienione i to mogło być też zmiany oczywiście przepisów prawnych. To, co druga rzecz, która tutaj mi się nie podobała, to jest pewne, pewne dziury, pewne luki w tej procedurze. No, na przykład brak kategorycznych terminów dotyczących wyboru zgłaszania kandydatów. Zasadniczo fakultatywne wysłuchania na komisjach sejmowych, senackich, bo one co prawda się odbyły, zazwyczaj się odbywały, myśmy sprawdzili też poprzednią praktykę, ale są furtki, które pozwalają właściwie to ominąć i bez dyskusji nawet w Sejmie takiej krótkiej, jakie teraz się odbywało, można tą radę skonstruować. Brak właściwie do prezydenta jako tego ośrodka, który część kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej zgłasza. No, prezydent może w zasadzie wyciągnąć kandydatów z kapelusza. Oczywiście bardzo dobrze się stało, że mamy, tak powiem, dobrych już teraz członków, a nie jesteśmy jakimiś zaskoczeni, jakimiś złymi sytuacjami, ale jednak to jest pewien czynnik ryzyka. Znaczy, dobrze było powiedzieć, żeby kogo prezydent chciałby widzieć w Radzie Polityki Pieniężnej trochę wcześniej niż w momencie, kiedy tak naprawdę ci kandydaci się zaprzysięgają. Plus na przykład wymogi w ramach procedury wobec kandydatów. Wyobrażam sobie, że można byłoby skonstruować formularz, który byłby wystandaryzowany i pozwala nam się jako opinii publicznej lepiej zorientować w tym, kim są kandydaci do Rady Polityki Pieniężnej, jakie mają kwalifikacje, jakie mają, tak powiem, upodobania do paradygmatów i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj bardzo duża taka dowolność proceduralna, ale też na przykład zorientować się, bo istnieje takie ryzyko, nie mówię, że to jest akurat przypadek tej Rady i tych wyborów, ale gdyby kandydaci musieli się wyspowiadać ze swojej działalności eksperckiej, ze swojej działalności doradczej, to też można było uniknąć potencjalnych ryzyk, na przykład związanych z konfliktami interesów czy zaangażowaniem na przykład w działalność lobbyową, która dla nas jest czymś oczywiście niekontrowersyjnym, ale może być, jeżeli to nie jest w pełni ujawnione. Więc ja bym widział pewne możliwości poprawy tej całej procedury i bardzo zachęcał, zwłaszcza środowisko ekonomiczne, żeby się nad tym pochyliło i być może będzie czas na to, żeby tą procedurę dopracować. Bardzo się cieszę z tego modelu, który my mamy, ponieważ on jest jednak dużo bardziej otwarty niż w wielu krajach, nawet jakby bardziej rozwiniętych niż nasze. Cieszę się, że mamy pełną salę i że ten etap monitoringu wydaje mi się udał, ponieważ nam chodziło o to, żeby dotrzeć do opinii publicznej, dotrzeć do środowiska z tą dyskusją i mam nadzieję, że w przyszłości może ktoś przejmie ten monitoring. Może Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, może inne organizacje ekonomiczne, które są bardziej merytorycznie do tego przygotowane i zechcą jakby odbywać ten monitoring już bez naszej asysty. I o paru takich doświadczeniach, jak to się udaje w innych branżach, tak powiem, branżach, obszarach polityk publicznych, prosiłbym właśnie o dwa jeszcze wystąpienia. Wydaje mi się, że warto się przyjrzeć, ponieważ w innych sferach to po prostu działa i przynosi, wydaje mi się, dobre. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Bojarski, jestem prezesem Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPIS, włączam stopę, dostałem 7 minut. I chciałem powiedzieć kilka słów o takich właśnie doświadczeniach, które wspomniał Pan dr Makowski. Mianowicie w 2006 roku grupa organizacji, to była sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Praw Człowieka, Fundacja Batorego, której rolę potem przejął Instytut Prawa i Społeczeństwa, podjęła decyzję o rozpoczęciu projektu monitorowania wyborów na ważne stanowiska państwowe. Zaczęliśmy od monitorowania wyborów sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. I pierwsze pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć, dlaczego to zaczęliśmy robić? Otóż dlatego, że
uznaliśmy, że jest to szalenie ważna instytucja publiczna, element trzeciej władzy. Wybory sędziów odbywają się w procedurach politycznych, natomiast w ogóle nie przykuwają uwagi publiczności do dzisiaj. Z punktu widzenia wydarzeń, które obserwujemy, można się wydawać dziwne, ale rzeczywiście tak było. Jak wiemy, wybory legislatywy czy egzekutywy zawsze przyciągały uwagę opinii publicznej, media się przyglądały kandydatom, to wszystko było bardzo szczegółowo analizowane, natomiast te wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ogóle nie były analizowane. Myśmy prześledzili wybory sędziów TK od początku istnienia Trybunału i to były wyłącznie wewnętrzne, krótkie, szybkie, sprawne procedury w ramach parlamentu. Zgłaszano kandydatów, czasami taki wniosek zgłaszający kandydata zawierał 2-3 zdania mówiące o tym, kim ten kandydat jest. Odbywały się posiedzenia komisji sejmowych opiniujące, na które nie zapraszano kandydatów i nawet były takie dyskusje, że po co mielibyśmy ich zapraszać, o co mielibyśmy pytać. Komisja przegłosowywała swoją opinię, a potem Sejm podejmował decyzję o wyborze. I myśmy uznali, że to jest tak istotny organ z punktu widzenia obywateli, z punktu widzenia praw obywatelskich, że należy się temu przyglądać. I chciałem Państwu takie dwa zdania odczytać, które tę ideę oddają. Warto podkreślić, że dla obywateli nie powinno być obojętne, kim są i jakim przygotowaniem dysponują sędziowie orzekający w Trybunale Konstytucyjnym, sprawujący swój mandat za publiczne pieniądze przez 9 lat. Zasiadają oni w Trybunale w celu ochrony praw i wolności obywatelskich, naszych praw, w celu kontrolowania w naszym imieniu władzy ustawodawczej i wykonawczej, by przez brak rozsądne traktowanie prawa nie naruszała praw gwarantowanych konstytucyjnie. To była ta idea, która spowodowała monitorowanie wyborów sędziów TK, które trwa od 10 lat. Przez ten czas monitorowaliśmy wszystkie wybory, bo się odbyło kilkanaście tur wyborów w tym czasie, a która się potem rozszerzyła na monitorowanie wyborów prokuratora generalnego, co się odbyło raz, kiedy ustalono prawo o niezależnym prokuratorze generalnym i odbyło się drugi raz w zeszłym roku, ale tylko do pewnego momentu, dlatego że jak wiecie Państwo, ten proces został zatrzymany i przywrócono stan poprzedni, połączenie stanowiska ministra i prokuratora. Rozszerzyła się na Rzecznika Praw Obywatelskich, dwukrotnie te wybory monitorowaliśmy i Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Jak to robiliśmy? Po pierwsze przyglądaliśmy się procedurom oficjalnym, czyli jaki jest przebieg, jakie są terminy, kto zgłasza, jak to wygląda, po to, żeby zagwarantować transparentność tego wyboru. Ale po drugie podejmowaliśmy działania własne, równolegle do tych procedur oficjalnych. I te działania własne to było opracowanie we wszystkich tych przypadkach szczegółowego kwestionariusza, który przekazywaliśmy wszystkim kandydatom, z którymi się kontaktowaliśmy w momencie, kiedy byli oficjalnymi kandydatami. To był kwestionariusz, który zawiera, nadal oczywiście jest, funkcjonuje 20 kilka pytań dotyczących doświadczenia zawodowego, akademickiego, praktycznego, potencjalnych sfer konfliktu interesów, ekspertyz wykonywanych wcześniej, podmiotów, na rzecz których się pracowało, zaangażowania w działalność lobbyingową, no takich różnych obszarów z punktu widzenia sprawowania funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego, naszym zdaniem powinny być przejrzyste, powinna być na ten temat informacja, a procedury oficjalne tego nie gwarantowały. Prosiliśmy kandydatów o przekazanie nam informacji, CV, listy publikacji, wszelkich informacji, które z tego punktu widzenia byłyby istotne. I na tej podstawie opracowaliśmy profile kandydatów, które publikowaliśmy, przekazywaliśmy posłom. Taka zobiektywizowana informacja na temat kandydatów, bez specjalnych wniosków, ponieważ myśmy nie chcieli wyciągać wniosków, chcieliśmy dostarczać informacji i materiałów, na podstawie których inni mogą te wnioski wyciągać. I organizowaliśmy wysłuchania publiczne, spotkania z kandydatami. Nie zawsze się to udawało, czasami nie przychodzili, czasami przychodzili, czasami terminy wyborów były tak krótkie, że nie było szansy na zorganizowanie tego spotkania. Jakie, mówiąc w wielkim skrócie, pozostałe mi 2 minuty, są efekty i wnioski z tego spotkania? No bardzo podobne w jakimś sensie do tego, o czym mówił pan dr Makowski. Często jest po prostu za mało czasu, często między zgłoszeniem kandydatów a ich wyborem przez Sejm upływało 6, 7, 8 dni. To nie jest czas, żeby przeprowadzić pracę analityczną. Ale były też takie wybory, gdzie tego czasu było więcej, gdzie były 3-4 tygodnie, gdzie można było zorganizować spotkanie, opracować profile, zebrać informacje na temat kandydatów, gdzie ta debata publiczna i zachęcane przez nas do udziału w tej debacie media rzeczywiście się tym procesem i tymi kandydatami
interesowały. Efekty też były takie, że tam, gdzie się to udało, gdzie był rzeczywiście czas, dochodziło do wycofywania kandydatów. Bo najczęściej było tak, że kandydaci sami rezygnowali, ale wiemy oczywiście, że oni byli skłaniani przez tych wnioskujących, żeby się wycofać z różnych powodów. A to się okazało, że jeden z kandydatów ma postępowanie dotyczące plagiatu, a to się okazało, że jeden z kandydatów wydaje się nie bardzo miał kompetencje do tej roli, a jednocześnie powoływał się na poparcie znanych osób wymieniających nazwiska. One tak troszkę zaprzeczały, że mu udzielają poparcia. No, różne były sytuacje mniej lub bardziej sympatyczne, ale powodowały, że kandydatów wycofywano. Tym samym ten projekt jakby no, pokazywał, że tego rodzaju debata i dyskusja o kandydatach ma wpływ. No było też tak, że zdarzyło się na przykład, że kandydatka została wybrana właśnie w takiej bardzo szybkiej procedurze w 5 dni. No i część rzeczy udało nam się na ten temat ujawnić, które były no, takie bardzo kontrowersyjne, ale wybór i tak dokonano. I więcej informacji udało się uzyskać już po wyborze. To spowodowało, że się przez 3 miesiące wstrzymał prezydent z zaprzysiężeniem kandydatki, a w końcu, kiedy ją zaprzysiągła, na po tygodniu złożyła rezygnację z pełnienia funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czyli różne efekty były. Jakie są nasze wnioski? To już ostatnie zdanie, jakby postulaty na przyszłość. Takie, że tego czasu powinno być więcej. To znalazło wyraz w projekcie ustawy, ale nawet w ustawie, bo wydłużono czas na debatę nad kandydatami do 3 miesięcy w czerwcowej ustawie OTK, ale w listopadowej zmianie z tego się wycofano. Zaangażowanie gremiów merytorycznych, nie politycznych w ten wybór, czyli zgłaszanie kandydatów, opiniowanie przez różne gremia, Rady Wydziału, Polską Akademię Nauk, korporacje prawnicze, prawa, samorządy zawodów prawniczych i tak dalej. I to też się znalazło w projekcie ustawy, ale nie zostało ostatecznie uchwalone. Także no, to jest proces, który trwa. Z ostatnimi wyborami, którymi mieliśmy do czynienia, były bardzo duże kłopoty, jak już Państwo pewnie wiedzą, obserwując to, co się dzieje. W październiku wyboru dokonano w tydzień, w grudniu wyboru dokonano w jeden dzień. Kandydatów zgłoszono 2 grudnia o 16, a następnego dnia wieczorem zostali wybrani. Także to oczywiście w ogóle nie pozwoliło na jakąkolwiek debatę. Myśmy w nocy zbierali informacje, ale nie zdecydowali się na ich opublikowanie. Media to zrobiły, ale jakby no, to wszystko trwało zbyt krótko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i poprosimy pana Wojciecha. A jeszcze chciałem przeprosić, ponieważ jak kiedy mnie zaproszono, ja już miałem wcześniejsze zobowiązania, także ja zostanę do jakichś pytania, chętnie odpowiem w tym trybie technicznych pytań, ale potem będę musiał iść, dlatego że musiałem poprzestawiać różne wcześniejsze zobowiązania, żeby państwo wiedzieć. Dziękuję za zaproszenie. Pan Wojciech Kliński, Fundacja Panoptykon. Zapraszamy pana. Dzień dobry państwu. Ja też postaram się bardzo krótko. Wojciech Kliński, zostałem przedstawiony, dziękuję. Ja jestem prawnikiem Fundacji Panoptykon. Fundacja Panoptykon zajmuje się ochroną praw człowieka w kontekście społeczeństwa nadzorowanego. Jednym z aspektów naszej działalności jest tematyka ochrony danych osobowych. Stąd ja kilka zdań chciałem powiedzieć państwu o prowadzonym przez nas monitoringu wyborów na GIODO. GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, bardzo często nazywany pomyłkowo albo przez niewiedzę głównym inspektorem ochrony danych osobowych, do czego wrócę na samym końcu. GIODO jest organem, który wydaje mnóstwo decyzji administracyjnych, opinie, akty prawne, zajmuje się także edukacją. I my jako Panoptykon w koalicji, między innymi z reprezentowaną przez Łukasza Wojewskiego instytucją INPIS i z Fundacją Kleczyńską, przeprowadziliśmy 3-krotnie monitoring wyboru kandydatów na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mam nadzieję, że teraz będzie troszkę lepiej. To były monitoringi w 2010. 2014 i na początku 2015 roku. Pan Łukasz Wojewski mówił trochę o tym, jak to w praktyce wyglądało. Ja powiem, jakie nasze były doświadczenia. Tak jak i w wypadku wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbowaliśmy chodzić na komisje sejmowe po to, żeby przysłuchiwać się wysłuchaniu, żeby być może zadawać pytania, ale z tego co wiem, jako jedynie mieliśmy pewną przyjemność, oczywiście w cudzysłowie, spotkałem się z sytuacją, w której odmówiono wzięcia udziału w posiedzeniu komisji, na której przesłuchiwano kandydatów na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Bo tak, bo po prostu nie ma procedur, które w jasny i jednoznaczny sposób regulują sposób umożliwienie obywatelom patrzenia na ręce tej decyzji.
Ale dlaczego my to robiliśmy? Dlaczego jako Fundacja Panoptykon angażujemy się w proces monitoringu wyboru kandydatów na rejestr ochrony danych osobowych? Podczas gdy, tak jak mówiłem, naszym celem jest ochrona praw człowieka. Wydawało mi się, że to są cele dość rozbieżne. Otóż chodzi o to, o funkcję, o znaczenie, jakie pełni, jakie ma w życiu publicznym w Polsce Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. A więc chodzi nam także o włączenie obywateli w ten proces, o poszerzenie ich nad i zadaniami zajmuje się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a także w związku z tym zależy nam na wywieraniu presji na tych, którzy podejmują decyzję o wyborze, aby ta decyzja miała charakter merytoryczny, aby przesłanki, jakimi kierują się decydenci w wyborze, czy to sędziego Trybunału, czy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czy też członka Rady Polityki Pieniężnej, były przesłankami wyłącznie merytorycznymi, a nie przesłankami politycznymi. W tym celu, w ramach prowadzonych przez nas monitoringów, umożliwiliśmy m.in. obywatelom za pośrednictwem naszej strony, za pośrednictwem naszych kanałów komunikacji zadawanie kandydatom pytań. Nie tylko my zadawaliśmy pytania jako specjaliści, jako ludzie zajmujący się tym pracami, ale też mogli te pytania zadać ludzie, którzy po prostu się tym interesują. A więc monitoring wyboru, czy to Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czy sędziego Trybunału, czy członka Rady Polityki Pieniężnej, moim zdaniem powinien być i był bardzo ważny, połączony z promowaniem wiedzy na temat konkretnej instytucji, na temat ich zadań. Dlaczego? No, ja bym potrafił w każdej chwili wymienić 5, 7 czy 10 decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które wpłynęły na życie każdego z tu siedzących, każdego z nas, bo osoba, która się tym zajmuje na co dzień, po prostu w tym grzebie. Natomiast Państwo moglibyście bez problemu zapewne wymienić kilkanaście decyzji czy kilkadziesiąt decyzji z kolei Rady Polityki Pieniężnej, która wpłynęła na moje życie, a o których ja nie wiem. Dlaczego to jest problemem? Ponieważ gdy ludzie nie wiedzą, czym się zajmuje ten czy inny organ, nie rozumieją, jakie on decyzje podejmuje i nie rozumieją, dlaczego on jest ważny, a to w mojej opinii prowadzi do osłabienia legitymacji takiego organu, do osłabienia jego pozycji, do osłabienia jego znaczenia w debacie i w życiu publicznym. Widać to chociażby teraz w kontekście Trybunału Konstytucyjnego, gdzie okazuje się, że niemal połowa ludzi jeszcze kilka lat temu nie miała zbytnio wiedzy na temat tego, czym się Trybunał zajmuje i dlaczego jego znaczenie w ustroju Rzeczypospolitej jest takie ważne. Innym przykładem tego braku wiedzy jest to, o czym mówiłem na samym początku. Media, nawet branżowe, piszą o głównym inspektorze ochrony danych osobowych. On się nie nazywa głównym inspektorem. To jest może banał, ale pokazuje pewien symptom tego, że nie wiemy, czym się ten organ zajmuje. Dlatego dla mnie konkluzje z całej idei prowadzenia monitoringu wyboru kandydatów na różne stanowiska to jest to, że jest to element legitymizowania tych organów, powodowania, że ludzie mogą więcej wiedzieć na temat ich działalności, na temat ludzi, którzy tam w tych organach zasiadają, na temat ich kompetencji, na temat tego, dlaczego oni tam są, a przez to skutkiem takiej większej wiedzy jest wzmocnienie legitymizacji tych organów. W związku z tym tutaj też jak się odwołam do tego, o czym mówił dr Makowski, to znaczy do tego, że takie monitoringi powinny być w państwie czymś standardowym, czymś, co prowadzą gremia eksperckie, czymś, czym one się zajmują, ale jednocześnie powinien być to element szerszego budowania wiedzy społeczeństwa na temat różnych organów, na temat ich znaczenia, no bo tylko to pozwoli na wzmocnienie państwa prawa i też stworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Mam nadzieję, że się zmieściłem w 7 minutach. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo się cieszę z tego, że nasi prelegenci, przedstawiciele trzech fundacji w bardzo zwarty sposób przedstawili swoje myśli. Tym samym mamy czas na 2-3 ważne pytania dotyczące samego procesu monitoringu i tego, jak
przedstawiciele tych ważnych, czy członkowie tych ważnych ciał są wyłaniani. Będzie oczywiście możliwość powrotu do tych zagadnień w trakcie debaty, ale ponieważ panowie sygnalizują, że przynajmniej w części będą nas chcieli opuszczać, to jest teraz chwila na 2-3 pytania i 2-3 odpowiedzi oczywiście w tej problematyce. Proszę bardzo, gdyby ktoś z Państwa chciał zadać takie pytanie, proszę uprzejmie o przedstawienie się i chciałbym, żeby komentarz i pytanie nie trwały dłużej niż 1 minuta. Bardzo proszę. Jeśli nie ma chętnych, to ja chciałam to korzystać. Ale zanim się znajdzie, to chciałabym Państwa uprzedzić, to jest mój obowiązek, że nasza debata jest po pierwsze online, to było napisane w zaproszeniu, a po drugie jest nagrywana. Więc na podstawie nagrania będzie stenogram, który będzie zamieszczony później na naszej stronie internetowej. Dotyczy to wszystkich naszych debat, więc tu była mowa o ochronie danych, więc ja bym chciała być w porządku z wymogami, które w tym zakresie obowiązują. Ale też chciałabym apelować jako współorganizator Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, współorganizatorem tego przedsięwzięcia i sami mieliśmy wiele pytań, wątpliwości, czy należy do typu monitoring robić, jak robić i tak dalej. Będziemy zobowiązani za wszelkie Państwa sugestie na ten temat, bo chcemy, żeby ta współpraca nasza trwała i Państwa uwagi mogą nam pomóc. Czy Państwa opinie na temat samego przedsięwzięcia też są istotne. I jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś z Państwa, bo Pan Rektor, żeby brutalnie trzymać reżimu czasu, utrzymywać reżim czasowy, to ja chciałam zaapelować, że jeżeli ktoś z Państwa chciałby szerzej się wypowiedzieć na ten temat i zgłosić uwagi, to oczywiście nasza strona internetowa jest do dyspozycji. Nie robimy cenzury, tylko że tam jest taka preambuła, że nie bierzemy odpowiedzialności za Państwa opinie. Czyli Państwa opinie będą przypisywane wyłącznie Państwu, a nie Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Prezes. Proszę Państwa, to nam się czas skrócił na te pytania, ale tak to jest, że nie ma nic za nic. Czy ktoś z Państwa do Panów z Fundacji chciałby? Bardzo proszę, proszę o przedstawienie się. Panie profesorze, bo ja jeszcze dodam, że ja dla Pana przewiduję też miejsce w tej stawce panelistów, więc niekoniecznie musi Pan profesor teraz powiedzieć wszystko, co ma do powiedzenia, jesteśmy elastyczni, ponieważ Pan profesor nie jest w panelu dla Pana, tak? Teraz prosiłbym, jeśli są uwagi czy opinie, dokładnie do kwestii monitoringu. Proszę uprzejmie. Znalazłem zabezpieczony przestrzeń do Rady Polityki Pieniężnej. Nie będę mówił o kulisach tego oczywiście. Nie to będę być rzeczy, jak mówię, bo uważam, że jest nasza znakomitych przychodów kandydatów na to stanowisko, ale chodzi o co? I o to, że tutaj w związku z odpowiedziami młodych przedmówców, monitoringu i tak dalej. Otóż to jest bardzo ważna kwestia, oczywiście ten monitoring. Jacy ludzie są na ważne stanowiska, ale jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ mam trochę do takiego doświadczenia politycznego, no bo się znalazłem w Sejmie. Otóż proszę Państwa, to jest trochę nie... Jesteśmy w demokracji oczywiście, ale polityka jest polityką. Szanowni Państwo, polityka jest polityką. Politykę organizować ludzie, którzy są w polityce, prawda? Ci ludzie w polityce są tacy, jacy przychodzą do polityki, a przychodzą do polityki z różnych powodów, prawda? Ja urodziłem się w takim środowisku, obserwowałem to na poziomie Sejmu, dużo wspaniałych, bardzo wartościowych ludzi. Natomiast na stanowiska państwowe też się bierze takich ludzi, jakich się ma do dyspozycji. Jacy przychodzą do polityki. Jak teraz mówimy o...
Co do pierwszej myśli pana profesora, to na temat Rady Polityki Pieniężnej się nie wypowiadam, bo bardzo mało na ten temat wiem. Natomiast co do tych innych instytucji, o których mówiłem, to kim ostatecznie są ludzie, którzy sprawują te funkcje szalenie istotne dla obywateli. W związku z tym wszelkie działania, które służą temu, żeby ten wybór był przejrzysty, a tym samym stworzył możliwości do debaty publicznej o kompetencjach tych ludzi, są ważne. Także to jeśli chodzi o pierwszą myśl. Jeśli chodzi o drugą myśl, kto nas monitoruje, zachęcam do tego monitoringu. No każdy, kto, tak samo jak my jesteśmy obywatelami, którzy monitorują te wybory, tak samo inni obywatele mogą nas monitorować. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że my to wszystko robimy w sposób przejrzysty, wszystko jest udokumentowane, jest apolityczne, do wszystkich kandydatów podchodzimy tak samo, jest instarium, to wszystko wisi na stronie internetowej, nie ma żadnych działań popierających kandydatów, czy żadnych działań na rzecz jakichś poszczególnych kandydatów. To jest po prostu taki monitoring i opis status quo, tego co się dzieje w ramach tych wyborów. Także w tym sensie po nas skontrolować, bo można po prostu wejść na stronę internetową i naszym działaniom się przyglądać. Dziękuję. Po 30 sekund, panowie. Iwo Cierpiński, polecam panu tykon. Ja panu jest bardzo w zasadzie moim zdaniem wyczerpująco odpowiedź na to pytanie, więc ja sobie pozwolę na taką pewną alegorię. Był taki film Życie na podsłuchu, który opisuje fakt takiej bardzo głębokiej ingerencji w prywatność konkretnej osoby przez służby specjalne. I jakby na końcu tego filmu jest taka scena, w której wszystko już zmierza w dobrym kierunku, będą zmiany. Zmiany będą polegały na tym, że sąd będzie kontrolował służby specjalne, nie będą mogły dowolnie ingerować w tą prywatność. No ale na końcu pada pytanie, ale kto będzie kontrolował kontrolujących? Oczywiście zawsze można je sobie zadawać, ale to nie oznacza i to nie może być argument przeciwko temu, że ten pierwszy kontrolujący, ten pierwszy patrzący na ręce, czy to sąd, czy organizacja obywatelskie, po prostu będzie funkcjonował i będzie dzielił się informacjami, publikował informacje na temat tego, jak kto jest wybierał. Dziękuję. Bardzo krótko, panie profesorze, panie pośle, więc na pierwszą refleksję powiem tylko tyle. Artykuł 4 Konstytucji, punkt 2 mówi, że naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. I ja postrzegam takie działania organizowane przez obywateli, czy to w ramach organizacji, czy to indywidualnie, bo są takie jednostki indywidualne, jak na przykład Piotr Waglowski, zajmujący się różnymi kwestiami dostępu do informacji. Traktuję tego rodzaju działania jako formę wykonywania władzy przez naród bezpośrednio. Znaczy my mamy prawo dowiedzieć się o tych procesach, o tych ludziach, którzy w nich uczestniczą na tyle, na ile to jest możliwe, jak najwięcej. Oczywiście nie jest celem tego wyręczania ich i przejmowania ich funkcji, ale możliwość kontroli. I to jest nasz argument. Co do drugiej myśli, to właściwie Łukasz Bojarski wszystko powiedział, że ja tego tam tylko tyle, że jesteśmy, oprócz tego, że przynajmniej tu, jak tutaj siedzimy w te trzy organizacje, ale duża część tego sektora w ogóle pozarządowego, działa w sposób bardzo przejrzysty, upowszechnia wszystkie swoje sprawozdania w internecie, jest to wszystko do prześwietlenia. Duża część organizacji, prawie 7 tysięcy organizacji ma status pożytku publicznego, co roku składa sprawozdania merytoryczne, finansowe, wszystkie one są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Teraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Możemy być prześwietleni na mnóstwo różnych sposobów, do czego wszystkich tu obecnych zachęcam. Dziękuję bardzo. Więc proszę państwa, chyba można powiedzieć, że doszliśmy do pierwszego ważnego wniosku w tej debacie. Ten wniosek brzmiałby mniej więcej tak, że transparentność powinna obowiązywać zarówno. Chciałbym teraz zapowiedzieć wystąpienie pana profesora Ryszarda Kokoszczyńskiego, członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, jednocześnie pracującego na Uniwersytecie Warszawskim. Pan profesor otrzymał bardzo ważne zadanie, trudne do przecenienia, mianowicie, żeby nam przybliżyć meritum działania, także historię Rady Polityki Pieniężnej, w tym rozwiązaniu instytucjonalnym, które przyjęliśmy w Polsce. Panie profesorze, proszę uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pozwolicie Państwo, że zacznę od standardowego wstępu, że wszystko, co będę mówił, jest wyrazem moich osobistych opinii i w żaden sposób nie odzwierciedla oficjalnego poglądu Narodowego Banku Polskiego, gdyby taki pogląd w ogóle istniał. To jest kwestia. Po pierwsze, mnie strasznie kusi, żeby włączyć dyskusję o monitoringu, też tego, co zamierzałem powiedzieć. Po pierwsze, geneza. Mówiąc krótko, radki pieniężnej powstała z jednej strony w ramach mainstreamowego podejścia do tego, że jednoosobowe prowadzenie polityki pieniężnej może być zawodne i lepsze są ciała kolegialne. I z tego punktu widzenia nie była specjalnie niczym nowym w ówczesnej rzeczywistości krajów średnio czy wysoko rozwiniętych. Z drugiej strony, podkreślam to, moja osobista pamięć i poglądy teraz, z drugiej strony Rada powstała w wyniku pewnego sporu politycznego i kompromisu tego sporu zawartego. Mianowicie uznawano, że Narodowy Bank Polski narusza interesy bardzo wielu różnych środowisk politycznych. Prawdę powiedziawszy, bardziej realizując funkcję nadzoru bankowego w pierwszej dekadzie po transformacji, niż realizując politykę pieniężną. Stąd pomysł na jeszcze bardziej politycznie wybieraną Radę Banku, która miała być zwierzchnią władzą Banku Centralnego we wszystkich jego funkcjach i kompromisowe dojście do tego, że kolegialne rozwiązania może są i dobre, ale niekoniecznie tak przeogarniające. Podział dwóch ówczesnych kompetencji między Komisją Nadzoru Bankowego i Radę Polityki Pieniężnej. I to moim zdaniem tłumaczy takie dziwne obowiązki Rady Polityki Pieniężnej, bo to ustalenie zasad rachunkowości na Narodowym Banku Polskim, prawda, które normalnie rzecz biorąc przez swoje wypełnienia nie miały nic wspólnego. Są natomiast pozostałością po tej bardzo kompleksowo pomyślanej Radzie Banku, która miała być władzą we wszystkim, ale również w sprawach finansów. Byłem w jakimś sensie aktorem ówczesnego sporu, więc ocena tego rozwiązania na pewno jest subiektywna. Mnie się wydaje, że jak na początki i przebieg ówczesnych sporów, to ten koniec jest całkiem zgrabny, aczkolwiek zapłaciliśmy za to rzeczą, której nie będzie na świecie, mianowicie, że Banku Centralnego w tym ciele kolegialnym wykonuje tylko i wyłącznie przedsiębiorstwo. Generalnie rzecz biorąc, ciała kolegialne w większości banków centralnych, które podejmują decyzje w polityce pieniężnej, składają się z jakiejś mieszanki członków zewnętrznych i wewnętrznych. Te proporcje są bardzo różne. Zazwyczaj, ponieważ te ciała mają nieparzystą liczbę członków, zazwyczaj równowagi pełnej nie ma. Natomiast takiej sytuacji jak u nas nie ma generalnie, ale ponieważ parlament ówczesny, że był ogromną nieufność do ówczesnego prezesa i zarządu NBP, to stąd idea taka, żeby w Radzie mogła być większa reprezentacja wnętrza, była i to, która nie zyskała aprobaty. Przy okazji również nie zyskało aprobaty rzeczy zdroworozsądkowe, na przykład to, że nie ma zazębiających się kadencji, że wszyscy członkowie Rady są powoływani z dokładnością do miesięcy w tym samym okresie i tak dalej, i tak dalej. No i niestety wynikiem pewnych sporów jest również to, że naiwnie przyznaje się nasza propozycja określenia ustawowego kompetencji przyszłych członków Rady. Mówiła, że powinni to być specjaliści z zakresu makroekonomii bądź polityki pieniężnej. Parlament proponował, żeby napisać, że są specjaliści z zakresu bankowości. Jako kompromis przyjęto rozwiązanie, które jest dzisiaj, czyli są to odróżniający się specjaliści z zakresu finansów. Jak każdy kompromis, prawda, nikogo nie zadowalał, ale pozostał w ustawie do dzisiaj. I to tyle o genezie. Rada Polityki Pieniężnej weszła w sytuacji, w której autonomia Banku Centralnego, nawet jeszcze przed uchwaleniem obecnej konstytucji, była stosunkowo spora, moim zdaniem najważniejsza, choć symboliczna, może bardziej niż merytoryczna, było ustanowienie w 1992 roku kadencji prezesa NBP i zamkniętego katalogu możliwych powodów dla jego odwołania przed upływem kadencji. To rozerwało pewną więź między wywieraniem bezpośredniego wpływu na politykę pieniężną przez powiązania personalne innych organów władzy państwowej. Natomiast oczywiście tak naprawdę najwyższą władzą w zakresie polityki pieniężnej sprawował ciągle do 1997 roku Sejm, który uchwalał założenia polityki pieniężnej. I pamiętam kilkakrotnie, że założenia polityki pieniężnej uchwalane przez Sejm różniły się dość istotnie również co do celu inflacyjnego na dany rok, pożądanego przyrostu podaży pieniądza i innych tego typu szczegółów od przedłożenia Narodowego Banku Polskiego. Także Sejm tę władzę, którą miał w uchwaleniu założeń, miał jako władzę efektywną, kilkakrotnie co najmniej z niej skorzystał stosunkowo w dużym zakresie. Także rozdzielenie personalne nie było rozdzieleniem finansowemu. Co więcej, były to czasy, kiedy w centralnym bezpośrednio finansować rząd.
i piekielnie ważny do polityki pieniężnej parametr formalnie w ustawie był ograniczony do wysokości 2% wydatków budżetu. Tym niemniej każdoroczna ustawa budżetowa uchylała ten limit i ustalała kwotowy limit na finansowanie bezpośrednie. A jak sami Państwo rozumiecie, to do polityki pieniężnej parametr niezwykle ważny. Przychodzi Rada Polityki Pieniężnej. Z mego osobistego punktu widzenia najważniejsza dla polityki pieniężnej różnica w sensie strategicznym była taka. Rada kontynuuje dezinflację, tu nie ma jakby żadnej nieciągłości w sensie generalnym. To jest najważniejsza różnica, polega raczej na rozróżnieniu akcentu. Upłynnianie kursu i odchodzenie od kursu faktycznie sztywnego zaczęło się wcześniej, to zaczęło się w 1995 roku. Prowadzone natomiast było przez NBP przed 1998 rokiem w sposób stosunkowo powolny. Argumentowano to tym, że jesteśmy krajem bardzo zadłużonym, ciągle przechodzimy restrukturyzację, potrzeba jest nam całkiem sporej ilości rezerw dewizowych dla dokończenia procesu negocjacji z Klubem Paryskim i Londyńskim. I że w związku z tym, co się wtedy działo, czyli z tym, że Polska stawała się coraz bardziej atrakcyjna, mieliśmy stosunkowo duże dodatnie saldo napływu kapitału, upłynnienie kursu bardzo szybkie czy pełne prowadziłoby zapewne do szybkiej aprecjacji tego kursu, co dla realnej gospodarki mogło być trudne do akomodacji, jeżeli nastąpiło to w tym czasu. I stąd rozkład akcentów w polityce pieniężnej przed Radą raczej był taki, że kurs kontrolujemy stosunkowo sztywno, natomiast stopy procentowe są bardziej ważkim narzędziem dezinflacji. Rada dokonała, to jest moim zdaniem jedna z najważniejszych zmian w pewnej taktyce, może raczej strategii polityki pieniężnej. Rada dokonała tej zmiany, mówiąc, że jednak kurs upłynniać należy szybciej. Wprawdzie formalna zmiana reżimu kursowego na przykład w 2000 roku, bo to jest zgodnie z prawem wspólna decyzja Rady Polityki Pieniężnej, Rady Ministrów i Ministrów odpowiadała na wniosek Rady Polityki Pieniężnej prawie 2 lata, bojąc się nieco pewnego upłynnienia z tych powodów, o których mówiłem, ale to jest w mojej ocenie to jest jedna z najważniejszych zmian. Druga zmiana, która jest bardziej naturalna i wynika też pewnie z przebiegu gospodarczych, to, że Rada w pewnym momencie doszła do wniosku, że proces dezinflacji właściwie się już kończy i trzeba opracować strategię stabilizacji inflacji, nie strategię dezinflacyjną, co też zrobiła. Wyznaczanie tego długookresowego, stałego celu inflacyjnego było w owym czasie determinowane zarówno normalnym procesem prognozowania podstaw wielkości ekonomicznych, inflacji w danym momencie, ale również trzeba przypomnieć to, również przekonanie, jakie wtedy żywione było nie tylko przez bank centralny, że prawdopodobnie po wejściu do Unii Europejskiej dość szybko wejdziemy do Unii Walutowej i że w związku z tym dobrze byłoby wyznaczyć cel inflacyjny w taki sposób, żeby realizacja kryterium inflacyjnego nie musiała pociągać za sobą zmiany celu inflacyjnego. Zdawało się nam bowiem wtedy, że przedział między 1,5-3,5% zupełnie wystarczy na kontrolowanie inflacji na poziomie wystarczającym do spełnienia kryterium konwergencji. Oczywiście Rada ma jeszcze, to znaczy Rada jako instytucja, która zaczyna 4. kadencję, więc ja mówię teraz Rada o wszystkich Radach. Rada ma oczywiście jeszcze wiele innych zalet, jak chociażby to, że przecięła, jeśli tak mówię, również swoim stosunkiem do kursu, jaką strategię w sensie konceptualnym w polskiej polityce pieniężnej realizować należy. Doświadczenia z prób jednoczesnego kontrolowania podaży pieniądza, różnie zresztą mierzone, i jakiejś kontroli kursu walutowego nie były specjalnie pozytywne, szczególnie jak powiedziałem w okresie napływu silnego kapitału. I w związku z tym potrafimy realizować bezpośredni cel inflacyjny jako strategię. Było, jak się z dzisiejszej perspektywy wydaje, rozwiązaniem najlepszym właśnie możliwym. Choć niektórzy z Państwa to nie pamiętają, byliśmy krytykowani za przedwczesność tego rozwiązania. Ówczesna wizja takiej strategii sugerowała, że powinniśmy mieć dużo bardziej rozwinięte rynki finansowe, że mając transmisji polityki pieniężnej do gospodarki powinien być bardziej stabilny i powinniśmy być dużo lepiej rozpoznany. I jeszcze tego typu różne rzeczy, nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który lubił już wtedy strategię bezpiecznego centralizacyjnego w krajach bardziej rozwiniętych. Fakt, że nieoficjalnie, bo w artykułach naukowych, oczywiście pisanych pod nazwiskami konkretnych ekonomistów, zadawał pytanie, czy to nie jest przedwczesne z wyraźnie formułowaną tezą, że raczej tak. Także ta zasługa wydaje mi się być zasługą z dzisiejszej perspektywy największą. Ta zmiana akcentów między stopami a kursem
No też trzeba przyznać szczerze, że było również tego możliwe, że Polska wtedy już była w procesie finalizacji restrukturyzacji przyszłego zadania. Była krajem, który aktywnie pozyskiwał pieniądze na rynkach międzynarodowych bez specjalnych problemów. I z tego punktu widzenia oczywiście też łatwiej było mówić o tym, że kształtowanie się bieżącej bilansu płatniczego czy zmiana stanu rezerw nie są kryteriami najważniejszymi nawet w sensie taktycznym. Z ważniejszych rzeczy w dalszej ewolucji, o czym mówię bardziej dla porządku, to jest oczywiście powracający problem stabilności finansowej, no szczególnie ostry od 2008 roku. Polska nie przechodziła takiego kryzysu bankowego. Myśmy zrestrukturyzowali system bankowy, który pewnie można by nazwać w stanie kryzysowym na początku lat 90. dzięki specjalnym rozwiązaniom ustawowym, organizacyjnym i jeszcze wielu innym. Natomiast stabilność finansowa stała się z oczywistych, rozumiem, dla Państwa powodów przedmiotem ważnym. Tutaj zawsze był oczywiście problem, jak dzielić kompetencje nad stabilnością finansową między zarząd a radą, bo ustawa w tej wersji z pakietu z konstytucją 1997 roku raczej wyraźnie odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu płatniczego, stabilność systemu bankowego i tak dalej raczej przypisywała to zarządowi niż radzie. Z drugiej strony wiadomo, wydaje się, że to przynajmniej od jakichś 7-8 lat nie jest przedmiotem ostrzejszych kontrowersji, że między stabilnością makroekonomiczną i stabilnością finansową relacje zachodzą dość skomplikowane i trudno prowadzić politykę pieniężną zupełnie nie zwracając uwagi na stabilność finansową czy odwrotnie. Natomiast no, jesteśmy tak naprawdę rozwiązania ustawowe na jakimś okres przynajmniej trwały, jak Państwo wiecie, są bardzo świeże i daty. Trudno mi tutaj doświadczenia funkcjonowania nowych organów związanych, nowych organów państwa związanych z stabilnością finansową. Jakoś nie wydaje mi się przynajmniej, że w czasach w miarę spokojnych, żeby te rozwiązania prowadziły do jakichś kontrowersji między zarządem a radą czy do wewnętrznych tarć z tym związanych. Natomiast pozwolę sobie ostatnie parę minut poświęcić dyskusji o monitoringu. O ile jestem zwolennikiem przejrzystości, bo trudno pracować w banku centralnym i nie wierzyć w to, że przejrzystość jest ważna, o tyle ja mam problem z wypowiedziami niektórych panów prezesów. Ja bardzo przepraszam to dla krótkości, jeżeli panów skrzywdzę, to naprawdę nieintencjonalnie, ale wypowiedzi panuje o daleko posuniętym braku zaufania do parlamentu. Szanuję, do prezydenta może nie, bo tutaj rzeczywiście problem jest taki, że kompetencje prezydenta dotyczące wyborów są wprawdy w ogóle się kiepsko poddają monitoringowi. Natomiast akurat ten proces parlamentarny, który czwarty raz miał miejsce ostatnio, no jest procesem, który wydaje się jest łatwiejszy do obserwacji. I że własna sprawa, ja jestem całym sercem za tym, żeby organizować przesłuchania na komisji w sposób dostępny dla obywateli. Czy to będzie fizyczna obecność panów na posiedzeniu komisji, czy to będzie transmisja internetowa, jest prawie już swoje. Bo ja zakładam, że sprzężenie zwrotne i tak występuje tutaj, przepraszam, nie przez obecność nawet najbardziej szlachetnych NGO-sów na komisji, tylko jednak przez opinię publiczną. To opinia publiczna musi na przykład zauważyć, że kandydat się skomplikował brakiem kompetencji merytorycznych. Jeśli opinia publiczna jest w stanie to ocenić, to wątpliwości, ale załóżmy. Nie wiem. To za chwilę się do tego na końcu chciałem dojść. Mój plan natomiast właśnie polega na tym, że wiecie panowie, rozwiązania demokratyczne polegają dla mnie na tym, że jednak ci, którzy odpowiadają są wyborcą, odpowiadają za wszelkie decyzje, również decyzje, gdzie delegują pewną część władzy państwa do innych technokratycznych czy jakichś tam innych organów. Ja jestem ogromnym zwolennikiem amerykańskiej odpowiedzi na każdą krytykę. Napisz do swojego posła. Napisz do swojego posła, zagroź mu, że zrobisz kampanię, żeby go nie wybrano w następnych wyborach. Ponieważ podejmuje niewłaściwe decyzje personalne, jeżeli chodzi o wyborach, to nie wiesz. Ja oczywiście rozumiem, że jeżeli jednym posłem czy jedna osoba, to jest jak tego jest, ale dlaczego fundacje nie mogą robić kampanii opartej na takich dźwignych wpływaniach? Natomiast to, że tak posłowie i senatorowie zbierają. Ja oczywiście mam wzorce, mam przesłuchanie, jakie robi Komitet Izby. Wypada właściwie do wszystkich jedno proste pytanie. Proszę nam bezpośrednio wykazać wagę pana, pani dorobku naukowego czy zawodowego dla wysokiej jakości prowadzonej polityki pieniężnej. Proszę. Te pytania są często bardzo brutalne. W NPC angielskim powiem, że amerykańscy ekonomiści po prostu mówią, panowie. Wy się zajmujecie gospodarką, która jest właściwie zamknięta, my jesteśmy gospodarką twardą, wasz ogromny dorobek naukowy jest nieprzydatny dla brytyjskiej polityki pieniężnej. Przekonajcie nas, że jest inaczej.
Ale ja również pamiętam, jak amerykańscy senatorowie laureatowi Nagrody Nobla z ekonomii powiedzieli, że ponieważ zajmuje się rynkiem pracy, to nie może być członkiem powszechnej wiadomości. Pracy. A teraz to jak powszechnie wiadomo, było oczywiście chicho. Oczywiście wiadomo było, że motywacje były bardziej polityczne niż merytoryczne, ale wracamy do pytania profesora Wojtyny. Kto ma się czuć powołany do kompetencji merytorycznych, do oceny kompetencji merytorycznych? Jest powołany do oceny czegokolwiek, bo może to by zabrzmieć, jakby powiedziałem, to konstytucyjna po cytacie artykułu 4. Chociaż prawdę mówiąc, ja interpretuję to troszkę inaczej niż występowanie organizacji pozarządowych w parlamencie. Ale ja bym radził czegoś takiego, jeśli naszym zdaniem, szczególnie parlament z prezydentem jest trochę inaczej, dokonuje niewłaściwych wyborów, to mamy pewien sposób oddziaływania na parlament i należy po prostu parlament jako totalnie rozliczyć. Natomiast oczywiście zakładam, że tak naprawdę to, kto jest w stanie ocenić, czy te wybory są dobre, czy złe, to wcale nie jest taki prosty temat, ale czas mi się kończy, więc tego problemu nie poruszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi za bardzo błyskotliwe wystąpienie. I proszę państwa, przez szacunek dla osób, które zostały zaproszone do udziału w dzisiejszej debacie, chciałbym teraz zapowiedzieć kolejną jej część. I proszę państwa, chciałbym może użyć takiej analogii sportowej. Skończył się niedawno sezon zimowy. Analogia będzie do tej figurowej na lodzie. Chciałbym prosić panelistów, żeby przyjęli, że będą wykonywać program dowolny na temat nowa rada polityki pieniężnej, nowa polityka pieniężna, ale żeby zmieścili tam program obowiązkowy także, który sprowadzałby się do dwóch prostych, też po jednym zdaniu na te dwa proste pytania, a potem już można szeroko. Po pierwsze, panów ocena rozwiązania instytucjonalnego, jakie zostało przyjęte w Polsce, rozwiązanie instytucjonalnego, jakie stanowi Rada Polityki Pieniężnej po kilkunastu latach istnienia tejże Rady. I drugie pytanie, bardzo pojemne, ja sobie zdaję z tego sprawę. Najważniejsze zagrożenia dla polskiej gospodarki, z którymi musi się zmierzyć Rada Polityki Pieniężnej, sugerowałbym podział tych zagrożeń na dwie grupy, na zagrożenia wewnętrzne i na zagrożenia zewnętrzne. Ponieważ, proszę państwa, do przygotowania tej debaty, nadania jej właściwego kształtu w bardzo dużym stopniu przyczyniła się pani profesor Krystyna Piotrowska-Marczak, która siedzi po mojej prawej ręce, to chciałbym teraz prosić panią profesor o to, żebyśmy współdzielili moderowanie tych prezentacji i potem współdzielili moderowanie dyskusji. Także za chwilę będziemy mieli 6 prezentacji. Wliczam także pana profesora Żyżyńskiego, którego niniejszym zapraszam do udziału. Proszę państwa, 6 prezentacji. Chciałbym też, żeby wszyscy tutaj obecni monitorowali przejrzystość korzystania czasu. 7 minut prosimy dla każdego panelisty, potem będziemy wyłączać mikrofon. Po tych 6 prezentacjach będzie miejsce na debatę, także jeśli w czasie pytania, opinie państwa, to proszę je sobie zapisywać. Debata będzie po tych 6 prezentacjach. Pani profesor, bardzo proszę. Dziękuję bardzo przewodniczącemu. Z wielką przyjemnością rozpoczynam tą część merytoryczną, która mam nadzieję da nam pogląd na to, jak będzie się kształtowała polityka monetarna przy udziale znakomitych pokolenia specjalistów. Do zabrania głosu jako pierwszego zapraszam pana doktora habilitowanego Łukasza Harta z Uniwersytetu Warszawskiego i proszę o dotrzymanie czasu. To ja wezmę stopę. Pan profesor Golenia powiedział wcześniej, że za każdą minutę przekroczenie będzie 100 zł. Dlatego, dla PTE. Dlatego chciałem wziąć stopę. Dobrze, tak więc ja włączę stoper.
za zaproszenie i też gratuluję zorganizowania tej interesującej dyskusji. Ja mam przygotowane pewne tezy do mojego wystąpienia, które myślę, że chociaż pośrednio będą odpowiadały na to drugie pytanie postawione przez pana profesora Gorynię. Natomiast oczywiście muszę też chociaż kilkoma zdaniami odnieść do tego pierwszego pytania dotyczącego oceny instytucjonalnej, czy tej formy instytucjonalnej, w ramach której funkcjonuje Rada Polityki Pieniężnej. To zrobię bardzo, bardzo krótko i przepraszam na pewne uproszczenie, ale czas goni. To znaczy, wydaje mi się, że jestem przekonany, że ogromnym osiągnięciem moich poprzedników i również ogromnym osiągnięciem tych, którzy projektowali to rozwiązanie instytucjonalne, jest to, że bank centralny w tym momencie jest niezależny. A bank centralny nie zawsze w Polsce był niezależny. Tak więc wydaje mi się, że to rozwiązanie instytucjonalne, które wypracowaliśmy, które oczywiście być może mogło być modyfikowane, nie ma czasu, żeby o tym mówić, ale wydaje się, że ono służy niezależności banku centralnego, w tym sensie oceniam je pozytywnie. Przechodząc do tego drugiego pytania o zagrożenia, ale też nawiązując do tego, co powiedziała pani profesor, jaka polityka pieniężna będzie prowadzona przez nową Radę i to pytanie tytułowe, czy potrzebna jest nowa polityka pieniężna. Ja uważam, że to pytanie sugeruje tak, czy potrzebna jest pewna dyskontynuacja w polityce pieniężnej. Osobiście uważam, że nie jest potrzebna dyskontynuacja w polityce pieniężnej. Uważam również, że założenia polityki pieniężnej, na przykład na rok 2016, przyjęte przez moich poprzedników, ja się z nimi w dużej mierze zgadzam. Nie widzę absolutnie potrzeby dokonywania tutaj jakiejkolwiek rewolucji. Być może potrzebna jest pewna poprawa, jeśli chodzi o komunikowanie tych założeń. Tu mam na myśli to, jak rozumiemy strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, z którą osobiście się zgadzam, ale którą traktuję szerzej niż tylko punkt czy przedział, w jakim powinien się znaleźć wskaźnik ten. Uważam tą strategię za pewną filozofię, w ramach której chociażby określa to, że bank centralny powinien być transparentny. Dla mnie to jest elementy filozofii bezpośredniego celu inflacyjnego, ale jeszcze wracając do tego początku, czy potrzebna jest dyskontynuacja, powiedziałem, że nie. I również to, od czego zacząłem, mi się wydaje, że oczywiście możemy zaraz, mam nadzieję, tak, że będziemy się spierali do naszych poglądów na politykę pieniężną, ale mam nadzieję, że nie będziemy spierali się co do jednego, że fundamentem każdej skutecznej polityki pieniężnej, one mogą być bardzo różne, jest niezależność Narodowego Banku Polskiego. Tak? Dla mnie jest to stwierdzenie, które traktuję wręcz dogmatycznie. Tak? I wydaje mi się, że w tym względzie jakakolwiek dyskontynuacja absolutnie byłaby czymś bardzo ważnym. Też uważam, że nie widzę w tym momencie zagrożeń dla niezależności rady, dla niezależności Narodowego Banku Polskiego. Wracając do tego, jaka polityka pieniężna jest nam potrzebna, i też wracając do tego drugiego pytania profesora Goryni, oczywiście my działamy w świecie bardzo niepewnym. To znaczy działamy w świecie bardzo niepewnym. Działamy również w świecie, w którym banki centralne wielu krajów prowadzą niestandardową politykę pieniężną. Funkcjonujemy w świecie, w którym mamy deflację. Funkcjonujemy również w świecie, w którym mamy miejsca tego świata, na przykład niektóre kraje, nie wiem, strefy euro, gdzie tej negatywnej dynamice cen towarzyszy również bardzo niskie tempo wzrostu gospodarczego. Stąd, jak Państwo wiedzą, w literaturze mamy hipotezy stawiane przez niektórych wybitnych ekonomistów, że być może niektóre części świata doświadczają sekularnej stagnacji. To oczywiście jest pewne wyzwanie też intelektualne dla nas jako Rady, bo oczywiście to, co się dzieje na zewnątrz, też ma na nas wpływ, chociażby poprzez mechanizm dysparytetu stopy procentowej. Jeśli chodzi teraz o to, jak my powinniśmy jako Rada reagować na to, co się dzieje też i wewnętrznie, gdzie również w Polsce mamy, jak Państwo wiedzą, deflację. Co więcej, Państwo, porównamy projekcję inflacji Instytutu Ekonomicznego NBP marcową z tą listopadową, to zgodnie z marcową projekcją moment wyjścia z deflacji
nam się w czasie odsuwa. Natomiast proszę zobaczyć, że deflacja, z którą mamy do czynienia, w dużej mierze jest deflacją, oczywiście bardzo upraszczam, teraz jest mało, zewnętrzną, to znaczy spadek cen surowców, cen ropy. Co więcej, tej deflacji, którą mamy w tym momencie w Polsce, nie towarzyszą symptomy, które zwykle powodują, że my zaczynamy się bać deflacji, na przykład, nie wiem, odkładanie zakupów, odkładanie inwestycji, czy odkotwiczanie od oczekiwań inflacyjnych. Znaczy nic takiego się nie dzieje w tym. Nie mówię, że mamy dobrą deflację, absolutnie nie stawiam takiej tezy, ale na pewno nie mamy tego, co my tak nazywamy bad deflation. Tego wydaje się, że nie mamy. Ale oczywiście musimy te zjawiska, jeśli chodzi o ceny, obserwować. I też to jest oczywiście też taka moja pewnie pośrednia odpowiedź na pytania, które często nam, nowym członkom, są zadawane, jak rozumiemy strategię pośredniego celu inflacyjnego, jaką strategię rozumiem. Chociaż problem jest oczywiście bardziej skomplikowany, czas nie pozwolę, że odpowiedź głębiej. Jednak rozumiem bardziej symetrycznie, tak? Jednak tą strategię rozumiem bardziej symetrycznie. Tak więc jaka powinna być ta polityka w najbliższym czasie? Wydaje się, że najbardziej prawdopodobna to polityka stabilna, to znaczy polityka polegająca na tym, że oczywiście wykonujemy w ramach polityki ćwiczenia intelektualne, w ramach którego sam siebie pytam, tak, jakie czynniki skłoniłyby mnie do na przykład sugerowania zmiany, tak, nastawienia w polityce pieniężnej, czy w jednym, czy w drugim kierunku. Absolutnie takie ćwiczenie intelektualne trzeba w tym wykonywać. Natomiast wydaje mi się, że ten aktualny poziom stóp gwarantuje i stabilność makroekonomiczną, gospodarkę mamy dobrze zbilansowaną. Co więcej, jestem bardzo sceptyczny wobec takich głosów, które twierdzą, że, no, że Narodowy Bank Polski, czy Rada Polityki Pieniężnej być może mogłaby sobie pozwolić na obniżenie stóp procentowej w sytuacji właśnie deflacji, bo to mogłoby być może stymulować rozwój gospodarki. Znaczy jestem bardzo sceptyczny, uważam, patrząc też na kanały transmisji, na to, jak one działają, patrząc na elastyczność wydatków firm na dobra inwestycyjne względem kosztów kapitału, wydaje mi się, że ona jest dosyć niska, że obniżenie czy potanienie pod pieniądze tak nie spowodowałoby moim zdaniem tutaj jakiegoś silniejszego impulsu prowzrostowego. Co więcej, uważam również, że w polityce monetarnej zawsze powinniśmy patrzeć w przyszłość, być forward looking, to znaczy również mieć amunicję na różne nieprzewidziane sytuacje w przyszłości. Proszę zobaczyć, że która jest w Polsce, oczywiście w porównaniu do innych krajów, tak, Europejskiego Banku Centralnego, no ona jest wysoka w pewnym sensie, ale ona jednak jest blisko zerowego dolnego ograniczenia. Tak? Ja osobiście z różnych powodów bałbym się uderzenia w zerowe dolne ograniczenie. Powinniśmy zachować amunicję na przyszłość. Dobrze, i na koniec, kończąc, absolutnie wydaje mi się, że pewnym zagrożeniem, jakie może dotknąć tak członka czy członków Rady, z którymi osobiście też tak intelektualnie walczę i traktuję to jako pewną pomocę, nie możemy być dogmatyczni absolutnie. Tak? Znaczy odpowiedź na większość tych pytań, które Państwo pewnie mogą mi zadać, oczywiście zawsze będę zaczynał stwierdzenia, to zależy, ponieważ materia jest dosyć skomplikowana i sam świat jest dosyć skomplikowany. Ja wiem, że pan profesor Gorenia pewnie nalicza mi karę za przekroczenie czasu, ale ja pozwolę sobie jeszcze przekroczyć. Muszę się na koniec odnieść do idei monitoringu. Oczywiście państwo rozumieją, że jest mi niezręcznie, ponieważ byłem uczestnikiem tego procesu na poziomie prezydenckim. Bardziej mówię o procesie, nie procedurze. Wydaje mi się, że to lepiej opisuje ten proces, tak, nominacji poprzez pana prezydenta. I nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast jestem gorącym zwolennikiem idei monitorowania. Znaczy uważam, że dobrej jakości państwo powinno być transparentnym, przejrzystym. Tak więc popieram idei monitorowania, chociaż mam też poważne wątpliwości, w tej mierze zbieżne z wątpliwościami profesora Kopińskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. 250 zł. Pan profesor Eryk Błon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poznaniacy mówi się, że są oszczędni, więc na pewno czasu nie przekroczy. A rozrzutność warszawską widzieliśmy. Można by domniemywać, że prawdopodobnie wynagrodzenia członków Rady Polityki Pieniężnej są zbyt wysokie, jeśli w tak rozrzutny sposób się zachowują na naszych debatach. To nie rozrzutność, tylko rozmach.
proszę Państwa, trochę żartu potrzeba, bo myśmy tutaj... To była pewna inwestycja. Tak jest. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałbym tutaj powiedzieć na początku, że będę się starał w swojej wypowiedzi te pytania, o których powiedział Pan Profesor Gorynia, będę się starał wpleść w swoją wypowiedź. Proszę Państwa, 30 stycznia tego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał mnie w skład Rady Polityki Pieniężnej. Jest to dla mnie wielkie po prostu zaszczyt, duże zobowiązanie, że mogłem się znaleźć w składzie Rady i że będę prowadził tą politykę, będę w jakiś sposób współdecydował o polityce monetarnej. Chciałbym zwrócić Państwu na takie kwestie, parę takich kwestii, które mnie szczególnie interesują. Otóż jeżeli chodzi o działalność naukową, interesuję się bankowością i rynkami kapitałowymi. Z tego względu interesuje mnie powiązania polityki monetarnej z sytuacją na rynkach finansowych, a w szczególności na rynkach akcji. Nasz bank centralny, tak jak inne banki centralne, biorą przy prowadzeniu polityki monetarnej wiele danych makroekonomicznych. Ja osobiście zwracam szczególną uwagę do sytuacji na rynkach akcji, ponieważ uważam, że jest to czynnik wyprzedzający w stosunku do koniunktury gospodarczej. Zresztą z wielu badań, które od lat prowadzę, z tych badań wynika, że istnieje pewien związek, pozytywny związek między sytuacją z stopą zwrotu z indeksu giełdowego w danym roku, a realnym tempem PKB w roku następnym. I ten związek się utrzymuje przez wiele lat, jest dosyć trwały. I dlatego na przykład tak mogę dać przykład, jak to może działać. Generalnie bank centralny, wiadomo, patrzy na prognozy PKB i tutaj ostatnie miesiące można też wykazać, że niektóre instytucje międzynarodowe, na przykład OECD, obniżyły prognozy gospodarcze. Uważam też, że od mniej więcej maja właśnie poprzedniego roku do mniej więcej marca tego roku mieliśmy do czynienia z dużymi spadkami na rynkach akcji i to było też jednym z czynników, które prawdopodobnie spowodowały, że bankierzy centralni zaczynają obniżać realne tempo, prognozy realnego tempa PKB. Tak samo na przykład Europejski Bank Centralny, jak Państwo wiecie, w ostatnim czasie poszerzył prognozowanie ilościowe, między innymi myślę, że jednym z czynników mogła być sytuacja właśnie na rynkach akcji, ta tendencja spadkowa. Drugi czynnik, który chciałem zwrócić uwagę, to jest kwestia strategii, tutaj wspomniana przez pana profesora Harta, strategia bezpośredniego celu inflacyjnego. I też uważam, że ta strategia generalnie jest dobra, bo ona daje pewną elastyczność prowadzenia polityki monetarnej. Ja osobiście, jeżeli chodzi o mnie, jestem zwolennikiem godzenia również to ze sferą realną, to znaczy zawsze uważam, że przy patrzeniu na realizowanie celu inflacyjnego należy godzić to z kosztami dochodzenia do tego celu, z kosztami, które ponosi sfera realna. Tak generalnie jestem zwolennikiem właśnie też dbałości o wzrost gospodarczy, o sferę realną. I uważam, że ta strategia bezpośredniego celu inflacyjnego daje. Druga, następna kwestia dotyczy kursu walutowego. Kurs płynny uważam, że jest też dobrym rozwiązaniem dla Polski. Z tym, że osobiście jestem też dopuszczam interwencję walutową. Taki przykład też mogę podać udanej interwencji walutowej w kwietniu 2010 roku, tuż przed katastrofą mińską, kiedy to była interwencja polegająca na tym, żeby trochę osłabić jakby złotego do walutowcy. I tu była też, warto określić, że była to interwencja, kiedy za kadencji świętej pamięci prezesa Skrzypka, który był wtedy prezesem Narodowego Banku Polskiego, to było bardzo dobre posunięcie, udane, skuteczne działanie Banku Centralnego. Kwestia tutaj wspomniana też niezależności Banku Centralnego, tutaj też właśnie odpowiadam też na to pytanie, które zadał pan profesor Gorynia. Uważam tak, że model obecny jest dobry, bo ten model niezależności, on z jednej strony właśnie pokazuje, że mamy ten niezależny bank centralny, to jest zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale z drugiej strony ja niezależność rozumiem trochę, znaczy w ten sposób rozumiem, że uważam, że powinna być współpraca między niezależnym bankiem centralnym, a niezależnym rządem. I też taki przykład mogę podać, bardzo dobre, uważam, udanej współpracy, to też ostatnie spotkanie, które odbyło się między przedstawicielami Rady Polityki Pieniężnej, a premierem Mateuszem Morawieckim. Uważam, że takie spotkania, czy takie działania, współdziałania są potrzebne gospodarce i przede wszystkim ważne jest to, że niezależnie od tego, że wiadomo, że bank centralny posługuje się nieco innymi instrumentami, rząd się posługuje nieco innymi instrumentami, ale długookresowo, cel długookresowy jest podobny, jest dobro polskiej gospodarki. I jeszcze też chciałem zwrócić uwagę na transparentność, tutaj też wspomniano.
Otóż uważam, że transparentność Narodowego Banku Polskiego jest duża. Nie uważam, żeby należy jej zwiększać. Też warto tutaj wspomnieć, że kiedyś podawano nastawienie polityki pieniężnej, publikowano informacje o nastawieniu polityki monetarnej. Teraz się tego nie robi i to jest jakby takie trochę może uszczuplenie tej transparentności banku centralnego. Ja osobiście uważam, że to nie jest nic złego, gdyż przede wszystkim trzeba patrzeć, żeby polityka monetarna była skuteczna. To jest najważniejsze, żeby była skuteczność tej polityki. A transparentność oczywiście trzeba też utrzymywać, ale to nie jest sam cel sam w sobie. Chociaż jak powiedziałem, transparentność uważam jest bardzo wysoka, bo proszę zauważyć, że są wypowiedzi przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego. Ja na przykład uważam, że uczestnicy życia gospodarczego mogą wyrobić sobie zdanie na temat charakteru polityki pieniężnej na podstawie wypowiedzi właśnie członków Rady Polityki Pieniężnej, które te wypowiedzi są publikowane przez agencje, przez instytucje finansowe w swoich biletynach. I to jest bardzo dobre, bo to jest właśnie promowanie tego, co polskie i też mam takie wrażenie, jak jestem właśnie w Radzie, że nasze wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej są właśnie nacechowane właśnie duchem patriotyzmu gospodarczego i uważam, że publikowanie naszych wypowiedzi jest promowaniem tego, co polskie i uważam, że to jest bardzo pozytywne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu profesorowi. I teraz mam przyjemność prosić o wypowiedź szczególną osobę dla procesu tworzenia nowej rady, mianowicie pana profesora Oświatyńskiego, który stanowi pewien pomost między tym, co było i tym, co będzie. Dodając do tego ogromną wiedzę pana profesora na temat finansów i polityki pieniężnej, z szczególną uwagą będziemy słuchać wypowiedzi pana profesora. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Na szczęście pani profesor mnie wprowadziła, a z panią profesor nie umawiałem się ani na czas, ani na pieniądze. Tyle, ile będę potrzebował. Otóż chcę powiedzieć tak, że ja w początku byłem dosyć sceptyczny, jeśli chodzi o to dzisiejsze nasze spotkanie. Dlatego, że my tutaj próbujemy korzenić ze sobą dwa niecałkiem dobrze chodzące ze sobą tematy. Koledzy, którzy robili wprowadzenia, i pan doktor Zbakowski, i pan Bojarski, pan Kalicki, naprawdę koncentrują się na procedurze wyboru członków rady. To nie jest całkiem temat, który tu jest zapisany. Nowa rada, nowa polityka pieniężna. Jeśli pozwolisz. Będą jeszcze komentarze, jak rozumiem. Otóż mnie się zdaje, że w sprawach procedury to byście zaprosili niedobrych ludzi. Z tego co ja wiem, żaden członek Rady Polityki Pieniężnej sam siebie do tej rady nie wybrał. Nigdy. Więc trzeba było zaprosić kogoś, kto będzie reprezentował prezydenta, marszałka Senatu, marszałka Sejmu. Co my tu robimy? Co więcej, zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim członek Rady Polityki Pieniężnej nie ma prawa zajmować się polityką. Każdy nasz komentarz w tej sprawie jest polityczny. Oczekujecie, że będziemy łamali tę ustawę. Teraz tak, muszę też wyrazić zdziwienie, że w pewnym momencie prowadzący to spotkanie, przepraszam bardzo, bo my się dobrze znamy, bardzo lubimy pan profesor Goryja, jednak mam trochę pretensje do pana profesora, tak? Nie zareagował na to, kiedy doktor Makowski powiedział o tych królikach wyciąganych z kapelusza. To jest po prostu obraźliwe. Co to znaczy w ogóle? Nikt naprawdę nie wie, jaki jest dorobek pana profesora Wojtyny, jaki jest dorobek pana profesora Owsiaka, jaki był dorobek wielu innych członków Rady Polityki Pieniężnej. Przed chwilą tutaj widziałem pana profesora Hojne-Duch, pana profesora Sławińskiego, Grabowskiego, Filara, doktora Bratkowskiego.
To są ludzie z jakimś dorobkiem. Naprawdę nic o nich nie wiadomo. Są króliki z kapelusza. Jak tak można powiedzieć? Jeszcze jest obraźliwe. Teraz tak. Tak naprawdę. Każdy z nas, członków Rady, możemy sobie przełożyć na język ekonomiczny. To jest jak taki koszyk dóbr o różnej strukturze. I każdy z tych elementów ma inną waluację. I wtedy, kiedy dokonuje się wyboru, i tutaj ja absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział wcześniej pan profesor Kosuszyński, musi tak dobrać tę strukturę tych cech, które powinien mieć każdy członek Rady Polityki Pieniężnej, który ma zostać powołany, żeby ona odpowiadała mniej więcej aktualnym wyzwaniom, problemom, z którymi będzie się borykała gospodarka i polityka pieniężna. Więc oczywiście, że jestem i za transparentnością, i to wszystko, o czym tutaj bardzo wiele się mówiło. Ale jeżeli jednym z problemów, przed którymi stoimy, jest skuteczność czy nieskuteczność tradycyjnej polityki pieniężnej, czy nakładka filara działa, czy nie działa, to do tego są potrzebni ludzie, którzy coś się w tej materii orientują. Czy rzeczywiście, ja domyślam się, że państwo nie jesteście entuzjastami plebiscytarnego wyboru członków Rady. Ja nie chcę się wypowiadać o innych gremiach, prawda, ale o tym mogę powiedzieć. Gdybym był chory, a bardzo poważnie, tutaj siedziało gremium chirurgów, którzy mieliby mnie operować, to jednak wolałbym, żeby ta decyzja nie zapadała w trybie plebiscytarnym. Dawałoby się to trochę ryzyko. Więc jak powiedziałem, na pewno to, co jest ważne, znaleźć mechanizmy, w rezultacie których te kryteria, merytoryczne kryteria, rzeczywiście nie to, że inni nie są merytoryczni, ale że one są dostrojone na okres następnej kadencji, do tego, co uważamy wspólnie, tak? Czy uważa się środowisko ludzi, gdzie zgodnie z ustawą, jak wspomniał pan profesor Kokoszyński, to są specjaliści w zakresie finansów, wcześniej było chyba finansów tylko od początku. Tak? Które to są, tak? Z którymi się będziemy musieli mierzyć. I żeby to było przestrzegane. I to także, o czym mówili moi koledzy z Rady i pan profesor Hart, pan profesor Łąc. Od momentu, kiedy jesteś w Radzie, zapomnij o tym, kto cię powołał. Jesteś członkiem Rady Polityki Pieniężnej. To jest także bardzo ważny element niezależności. I ponosisz własną odpowiedzialność. To nie jest rada, prawda? Tak, w tym sensie, że owszem, głosujemy niektóre decyzje, ale my tam mamy mówić to, co sami wiemy, co sami, jak sami oceniamy. Mnie się wydaje, że to dotyczy nie tylko zarządu, to także dotyczy rady. Teraz przejdę do drugiej części, wyzwania, ograniczenia i ryzyka. Panie profesorze, 6 minut upłynęło. Dziękuję bardzo. Wyzwania, to jest tak. Czy rzeczywiście nadal to jest ta moja ocena i wszystko, co do tej pory mówiłem, powinienem zaznaczyć, podobnie jak profesor Koszyński, to są moje poglądy, nie poglądy Rady, ani banku, ani kogokolwiek. Otóż ja mam wątpliwości, że rzeczywiście nadal rozumne jest rozdzielanie pomiędzy polityką fiskalną i polityką pieniężną. Czy rzeczywiście, jeżeli spojrzycie, co to jest quantitative easing, to jest polityka fiskalna, czy polityka pieniężna, w jakim stopniu to jest polityka pieniężna, w jakim stopniu to jest polityka fiskalna, wiele innych instrumentów. Tak? Drugie wyzwanie to jest to, co się będzie działo w sytuacji, mówimy o inflacji bazowej. Tak? Jak długo i czy my mamy rzeczywiście jakąś trwałą tendencję do tego, że będziemy mieli przedłużające się niskie stopy wzrostu cen. Jak to się ma do celu inflacyjnego?
Ja osobiście uważam, że nie powinniśmy zmieniać celu inflacyjnego. Że ten cel inflacyjny wynika z pewnego dryfu. Komisja Boskina ileś lat temu policzyła, prawda, że z samego wprowadzania nowych technologii w Stanach Zjednoczonych to jest 1,1 plus migracja wewnętrzna od niskopłatnych do wysokopłatnych sektorów jeszcze 50%. Tak? Co to jest ta? Pan profesor mnie tutaj gonił, więc nie będę dalej powiedzieć. Tak? I jakie są ryzyka związane ze środowiskiem, w którym gospodarka będzie funkcjonowała? Powszechnie ujemnych stóp procentowych, czego nie chcemy wprowadzić. Jaki to będzie miało wpływ na kursy walutowe? Przecież część tych operacji, które robią poszczególne banki centralne, ma także w podtekście konsekwencje walutowe. Jak my mamy na to? I ostatnia uwaga. Nawiążę tutaj też do tego, o czym mówił się dyrektor Kokoszyński. Pewien problem, który ja mam od samego początku tej rady, to jest tak, ja spojrzę na to z drugiej strony. Nasza odpowiedzialność jako członków rady jest przed Bogiem i historią. Ale naprawdę, jeśli my zrobimy błąd, to rada. I że z tego punktu widzenia być może ta struktura, tak jak ona została utworzona tak w konstytucji, w Polsce, z punktu widzenia bezpieczeństwa makroekonomicznego, może wymagać przemyślenia. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję też za cierpliwość. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za bardzo interesującą wypowiedź. Ja chciałem powiedzieć w imieniu pani profesor Piotrowskiej-Marczak i swoim, że jako moderujący to spotkanie, ten panel, wyznajemy starą konserwatywną zasadę, że każdy za to, co mówi, odpowiada sam. Ja nie odebrałem wypowiedzi pana doktora Makowskiego tak, że została ona odniesiona do któregokolwiek ze znakomitych byłych albo obecnych członków Rady Polityki Pieniężnej, tutaj obecnych. Ale te króliki z kapelusza, ja zrozumiałem, że takie wyjmowanie królików z kapelusza jest potencjalnie może się zdarzyć, to chyba nie powiedziano, że taki mechanizm istotnie występuje. Ale pan doktor Makowski chciałby dwa zdania na ten temat powiedzieć. Pozwólcie państwo, że złamię regułę i oddam mu na chwilę głos. Dwa zdania. Dajmy pół minuty i właściwie pan profesor opowiedział to, co chciałem powiedzieć, tylko dodać, że jeżeli ktokolwiek zrozumiał moją wypowiedź o królikach, tak jak pan profesor Osiatyński, to z góry go przepraszam. Chodziło mi tylko i wyłącznie o procedurę i skrótowość jej czasu w przypadku ośrodka rolnickiego. Tylko i o to mi chodziło, bo Boże, nie kwestionowałem żadnych kompetencji. Dziękujemy bardzo panu doktorowi za klaryfikację. I proszę państwa, ja bym teraz poprosił o wystąpienie osobę, której nie ma w programie, ale jesteśmy elastyczni. Dwie osoby, które są w programie, się nie pojawiły. To jest pani profesor Małgorzata Zaleska i pani profesor Wiesława Ziółkowska z powodów zdrowotnych nie mogły się pojawić, ale pojawił się za nowo wybrany członek Rady Polityki Pieniężnej, pan profesor Jerzy Rzyżyński. Panie profesorze, gdybym mógł pana zaprosić tutaj może, bo przywilejem mówcy jest to, że może patrzeć na całe audytorium i całe audytorium go wie. I chciałbym też zaproponować, panie profesorze, że obowiązują pana profesora takie same reguły jak całych panelistów, tak? Panie profesorze, i bardzo gratulujemy, bo nie zdążyliśmy tego zrobić w tym terminie. Dziękuję bardzo, panie profesorze, szanowni państwo. Szczególnie ważne wydarzenie się wypowiedź pana profesora Osiatyńskiego. Oczywiście zgadzam się, pan profesor jest nie tylko wybitnym, znakomitym ekonomistą o dużym doświadczeniu, ale był też ministrem finansów, prawda? I ma w Policji Pieniężnej. Tak. Ale o co tu chodzi? Rzeczywiście między starą radą a nową radą. Ale muszę jednak powiedzieć w ogóle co do tej kwestii wyborów. No też nie posłucham pana, że pan mówił o konkretnych osobach, które uciekają z kapelusza, prawda? Ale chodzi o to, że są jakieś osoby, o których się uważa, że są specjalistami. Na przykład z tego, co ja wiem, starano się, aby w Sejmie,
żeby byli przynajmniej doktorzy habilitowani takie długa różnica. I takiej też wyprawy. Ale o co tutaj chodzi? Mi się wydaje, że pewnie nieporozumienie. Przecież rada, podejmowanie decyzji jakichkolwiek przez rady, to jest kraj rady. No nie jesteśmy krajem rady. Sama ta koncepcja powołania Rady Polityki Pieniężnej w sytuacji, kiedy, jak pan profesor słusznie powiedział, odpowiedzialność ponosi zarząd, prawda, Narodowego Banku Polskiego za politykę. A jednocześnie pewne kwestie decyzyjne podaje się w głosowaniu. No jest pewnym chyba nieporozumieniem, moim zdaniem. Chociaż oczywiście pan ma rację, pan profesor, że o polityce nie powinniśmy mówić. No ale to jest, no to jest kwestia kluczowa, o której nie można nie powiedzieć. Moim zdaniem, gdyby to opracowując tą całą koncepcję, przemyślano lepiej tą kwestię Rady Polityki Pieniężnej, pozostawiono te decyzje prezesowi, zarządowi, który odpowiada za politykę. Tutaj też znakomicie profesor Kogoszczyński, prawda, mówi, bo jest wieloletnim wybitnym fachowcem, który działa w tej materii, prawda? A więc ci, którzy podejmują decyzję, podejmują decyzję, natomiast Rada powinna być reprezentacją pewnych interesariuszy, tak mówiąc grubsza. Coś takiego, czyli instytucjonalnie powinna być tak ustanowiona Rada, żeby reprezentować pewne ważne z punktu widzenia gospodarczego interesy i kompetencje. Na przykład kompetencja prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pani profesor mi się znakomicie wydawała, bo ma olbrzymią wiedzę. Przedstawiciele pewnych, ja wiem, na przykład katedr finansów czy coś takiego ekonomicznych. Czyli Rada być może w szerszej formule, która opiniuje pewne rzeczy, z którymi może ci, ten, kto podejmuje decyzję, czyli prezes, skonsultować swoje decyzje. A nie, że Rada podejmuje decyzję czy do, na przykład 100% głosowania. Moim zdaniem nieporozumienie. Tak? Te może profesorowie, którzy już brali w tym udział, też powiedzą, bo ja jestem nowym początkiem, jest takim debiutantem. Teraz co do meritum tej kwestii. To już było znakomicie wiele rzeczy powiedziane, pani profesor Darmus powiedział ważne rzeczy. Jesteśmy rzeczywiście w dolnym ograniczeniu stóp blisko. Można trochę, jak mnie pytano, trochę można obniżyć. Nawet jak się obniży, to niewiele da. Kluczowa kwestia, moim zdaniem, to jest taka, że my potrzebujemy pchnięcia gospodarczego. Pchnięcia gospodarczego. Nasza gospodarka jest słaba, społeczeństwo jest biedne. Takie są realia gospodarcze. Słaba gospodarka, słabe, biedne społeczeństwo. To wszystkie realia są takie, że nieprawdą jest, że tam jakiś sukces. No po prostu dane statystyczne mówią, jak to jest rzeczywistość. Co do PKB na głowę, jesteś na samym końcu. Nie ostatni, co prawda, na szczęście, na szereg końców. Społeczeństwo jest biedne, zasób pieniądza jest bardzo niski. Oszczędności Polaków są bardzo niskie. Według Polaków nie ma żadnych oszczędności. To jest punkt wyjścia. O tym można odpowiedzieć sobie, czy nowa polityka pieniężna dla nowej rady. A jednocześnie mówi się, że są ambitne cele rządu, prawda? Rządu, żeby pchnąć tą gospodarkę, program rozwoju. Za pomocą pieniądza endogenicznego, tak, jest to wieczny ten spór, o którym też wspominałem, czy pieniądz endogeniczny, czy egzogeniczny. No, ten pieniądz nie jest w stanie wykreować tego wzrostu. No, tak samo przed wojną korzystano z zasileń zewnętrznych, prawda? Tak samo Chiny się rozwijały też korzystając z tego egzogenicznego pieniądza i absorbowały, prawda? My też musimy znaleźć mechanizm takiej absorpcji, żeby pchnąć tą gospodarkę do przodu. To jest kluczowe wyzwanie, z tym mogę zostało powiedziane i profesor Wasiaczyński też ma niewątpliwie rację. Czy można rozdzielić politykę pieniężną fiskalną? Nie, to musi być współpraca, oczywiście niezależność. Znaczy ja, uciekajmy od dogmatów, jestem wrogiem wszelkich dogmatów. Jak ktoś tkwi w dogmatach, to daleko nie zajdzie. W ogóle polityka całej transformacji i tak dalej tkwiła w dogmatach. Wiele strat żeśmy ponieśli przez to, że niektórzy ludzie tkwili w dogmatach. Musimy odejść od dogmatów i szukać nowych sposobów, nowej polityki być może, która pchnie tą gospodarkę do przodu i uważam, że zasadniczo jest współpraca jednak z rządem, ale oczywiście niezależność, czyli tutaj cel, żeby ten,
to jak ja to nazywam, prawda, to narzędzie, podstawowe narzędzie gospodarcze, jakim jest pieniądz, żeby to było narzędzie ostre i w odpowiedniej formie. Dziękuję bardzo. Ile zarobiłem? 6 minut. Jeszcze minuta. Minuta to jest. Ja też tam jestem. Proszę Państwa, pan profesor Rzeszyński chce prowadzić do obrotu niewykorzystany czas. Chciałbym teraz licytować jedną minutę, która została. Panie profesorze, bardzo uprzejmie dziękujemy, a teraz panią profesor Piotrowską-Marszak proszę o zapowiedź następnego dyskutanta. Tak, bardzo prosimy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego etapu. Niezmiernie kolejny bardzo ciekawego. Mianowicie poprosimy o zabranie głosu pana profesora Stanisława Owsiaka, który cechuje się nie tylko ogromną wiedzą z zakresu finansów, ale także już posiada pewien dystans do Rady Polityki Pieniężnej i mam nadzieję, że się podzielić z nami dystansem. Zapraszam pana profesora. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. O tych 7 minutach. I trzeba by po krakowsku zaoszczędzić coś rzeczywiście. Odnosząc się do konkretów. Proszę Państwa, gdy chodzi o monitoring, ja jestem oczywiście związany z tym transparentnością. Podpisuję się oburącz pod tym i powiem tak, że właśnie z tych poprzednich rozdań, że tak można powiedzieć, Rady Polityki Pieniężnej i powoływania ich członków, ja jednak dostrzegam różnicę jakościową. Ta transparentność była większa. A jeśli chodzi o mnie i moich kolegów, którzy byli dysygnowani przez Senat, była publiczna debata i transmisja telewizyjna. Także tutaj ja w tym przypadku dość sceptycznie się odnoszę do sposobu, trybu i tak dalej. W dużym stopniu się zgadzam, że jest to z częścią wystąpienia pana Piotra Makowskiego, dlatego że sama idea oczywiście jest piękna i dobrze, że Polska ma taką instytucję, takie rozwiązania. No ale jak to się mówi, że kolokwialnie diabeł tkwi w szczegółach, niestety. I tutaj jest taka refleksja, że proszę Państwa, to nie jest przypadek, to nie jest tylko polski wynalazek, że kadencja Rady Polityki Pieniężnej nie powinna się nakładać na kadencję w pewnym czasu na wybory parlamentarne. No, niestety zdarzają się sytuacje takie jak właśnie w Polsce, że w tej chwili właściwie mamy jedną opcję rządzącą i wszystkie stanowiska w tejże Radzie ta opcja, no mówiąc wprost, obsadziła. Ja oczywiście to nie oznacza, że ja kwestionuję czyś dorobek i tak dalej, no ale to trzeba mieć na względzie. Mówię o tym dlatego, że ogólnie podpisując się pod instytucją zwaną Rada Polityki Pieniężnej, chciałem zwrócić Państwa uwagę, że była taka koncepcja poprzednich lat, mianowicie, żeby wprowadzić pewną zasadę rotacyjności, by na przykład 1/3 część członków Rady była zmieniana po 6 latach. No, do tego by może warto było wrócić, żeby uniknąć takiej sytuacji, że mamy właściwie no, jeden układ, najlepszy słowa tego znaczenia polityczny, który desygnuje do Rady Polityki Pieniężnej swoich kandydatów. Oczywiście to nie oznacza, że ja dopatruję się jakichś zagrożeń wielkich, ale całkiem wspominać nie można. Całkiem wspominać nie można. Oczywiście nie ma nic tutaj, a proszę powiedzieć pana profesora Szczyńskiego. Moim zdaniem rzeczywiście banki centralne mają potężną władzę ekonomiczną. Ja studentom mówię tak, że w gruncie rzeczy, opowiadając Bogiem i historią, ale jest zielone światełko.
właśnie kolegialność, kolegialność decyzyjna. I to, co nas często różni jako ekonomistów, tam nauczamy ekonomii, to właśnie mniejsze lub większe przywiązanie do konkretnej szkoły ekonomicznej, z konkretnej doktryny. I ja uważam, że właśnie ta kolegialność, to pan profesor mówił o tych Oświatyński, mówił o tych dopasowaniach, że to jest właśnie wielka wartość tego, nazwijmy, organu czy ciała, która owocuje, jak wolno sądzić, takimi suboptymalnymi decyzjami z zakresu polityki pieniężnej. Zgadzam się, że też z przedmówcami zawsze byłem orędownikiem, nazwijmy to, współpracy między władzami, przy poszanowaniu i tak dalej, władzami monetarnymi, fiskalnymi. Nie jest to, proszę Państwa, łatwe. Nie jest to łatwe ze względu na ową niezależność i te ograniczenia formalne i traktatowe, i unijne, i konstytucyjne, krajowe. Ale no, pojawiają się pewne ciekawe instytucje. Jest Komitet Stabilności Finansowej, który moim zdaniem mógłby być takim forum dobrej współpracy właśnie tych celów długookresowych. Po drodze trzeba podejmować bieżące decyzje. Także tutaj, co też to nie jest tylko nasz wynalazek, to jest problem w ogóle Unii Europejskiej i jakby tego innego trochę spojrzenia na ten model wykształcony przy takiej tak potężnej niezależności banku centralnego. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zagrożenia, no, ja chciałbym, żeby to, co tutaj panowie są w Radzie już członkami, żeby rzeczywiście dotrzymywali tego, co tutaj obiecali na właściwie. Po pierwsze, że nie będą dogmatykami, to bardzo dobrze, ale też, że będą szanować słowo w wypowiedziach, komunikacji z otoczeniem. Dlatego, że z moim doświadczeniem, nie tylko moim, jak obserwuję, różnie z tym bywa. Oczywiście trzeba dla transparentności tej polityki, wyjaśniania i tak dalej, uwiarygodnienia, trzeba rozmawiać, dawać wywiady, ale czasami się idzie z tym za daleko i to by się po prostu robi się błędy. Chciałbym apelować, tak można powiedzieć, do pewnej powściągliwości. I wreszcie odnośnie do zagrożenia, nie padło to słowo dzisiaj. Mnie się wydaje, bo będę niepopularny, ale powiem, mnie się wydaje, że sprawa euro zeszła zupełnie na margines i przystąpienia Polski do euro. I że margines nie jest słowem przypadkowym, bo może być tak, że my będziemy marginalizowani jako gospodarka Polska. Już kończę, tak? Chodzi, proszę Państwa, o to, że no, ja odnoszę wrażenie, pan profesor Brzeżyński powiedział tak, że jesteśmy biednym, zasobanym, nie tak nie powiem, ale biednym krajem, niskim PKB. No, myślę, że coś jednak się w ciągu tych 20 kilku lat zmieniło, to przecież dane statystyczne mówią, że Polska jest jednak najszybciej w tych krajach dokonująca, ale nie o to mi chodzi. Tylko odnoszę wrażenie, proszę Państwa, że w polityce czasami tej finansowej czy ekonomicznej Polska się zachowuje jak mocarstwo ekonomiczne. I co tam nam euro, co tam nam słuchają sobie tam będą. Myślę, że dla polityki pieniężnej Narodowy Bank Polski no, powinny jednak gdzieś w perspektywie nie tracić może tej ważnej kwestii na przyszłość. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu profesorowi Owsiakowi. Pan profesor Brzeżyński prosi o 30 sekund na ad vocem. 30 sekund na ad vocem. Panie profesorze, co do tego, gospodarka się rozwija. Ja robię takie zestawienie w związku z wykładem, który miałem niedawno na pewnym forum. Otóż, szanowni państwo, PKB na głowę. Rzeczywiście w porównaniu z innymi krajami jest w mniejszym dystansie, jak można powiedzieć. W roku 97 mieliśmy trzykrotnie w porównaniu z różnymi najdożytymi krajami, teraz mniej więcej trzykrotnie. Ale co ciekawe, w grupie kilkudziesięciu, 30 krajów nasze miejsce, pozycja w tych krajach się nie zmieniła.
97, 2005, 2014 rok, te trzy kraje wziąłem. Jesteśmy stale na 28 miejscu w tej grupie krajów. Nasza pozycja się nie zmieniła. Ale to jest oczywiście ogonek krajów europejskich. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałbym teraz zapowiedzieć wystąpienie kolejnego słynnego profesora z pewnego miasta położonego na południu Polski, pan profesor Czepitena z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Odniosę się do obydwu kwestii. Bardzo proszę mnie monitorować. Uważam, że monitoring jest ze wszechmiar potrzebny i to tylko na marginesie z opinią pana profesora Żywińskiego. Kto ma monitorować monitorujących, to w kategoriach TOI i agencji zgadzam się, że może jest to potrzebne, ale jako second best jest to dużo lepsze rozwiązanie niż brak monitoringu i brak, i zaraz to chciałem od tego zacząć właśnie. Jaką bym sugerował tutaj, jakie rozwiązanie, które sądzę, że było pewną słabością w tej procedurze monitorowania. Bo trzeba, moim zdaniem, pierwsze to jest monitorowanie wyborów, a drugie to jest monitorowanie już zachowań w trakcie kadencji. I o tym się zapomina, a im silniejsze będzie monitorowanie w trakcie kadencji, to późniejszy feedback dla kolejnych wyborów nowych członków Rady będzie silniejszy i wybrani będą wtedy rzeczywiście lepsi, bardziej merytoryczni kandydaci. I sądzę, że w tym kierunku też powinny rozwiązania iść. Tutaj zresztą bardzo ambitny przedstawił zamysł pan profesor Osiatyński, jak to dobrze zrozumiałem, że struktura Rady wybieranej powinna odpowiadać strukturze przewidywanych problemów, jakie mogą wynikać z gospodarki światowej, naszej krajowej. Do tego wrócę przy omawianiu zagrożeń. Teraz, jeśli chodzi o to monitorowanie zachowań, no to moim przekonaniem punktem odniesienia jest po prostu to, co się ślubuje. Ślubowanie jest kluczową kwestią. I potem, nawiązując teraz i łącząc to z oceną rozwiązań instytucjonalnych, moim zdaniem rozwiązania dotyczące Rady są całkiem dobre. Nie przekonuje mnie argument, że dużo by polepszyło to, że powiedzmy byłyby nienakładające się na siebie kadencje, żeby one były przesunięte w czasie. Natomiast to, co pan profesor Kościak teraz zaproponował, czy jedno z tych rozwiązań sugerował, że powiedzmy partie opozycyjne powinny mieć prawo do obsadzania tych stanowisk, bo w przeciwnym razie, jeśli zbiegną się w czasie wybory parlamentarne z obsadzaniem stanowisk, to zwycięzca bierze wszystko. Moim zdaniem to jest argument logicznie poprawny, ale moim zdaniem też suboptymalny, ponieważ to już jakby sankcjonuje upolitycznienie członków Rady. To przyjęcie, że nie wiem, trzech dla nas, dwóch dla nas, jeden dla opozycji, to jest traktowanie, że każdy z tych członków reprezentuje de facto i tym interesariuszem, jeśli to tak użył tego określenia pan profesor Żyżyński, będą partie polityczne. Moim zdaniem powinno być tak, jak było, jak ja to pamiętam, po nominacji powiedział panie profesorze, tak pan prezydent Kwaśniewski, od dzisiaj pan został członkiem, złożył ślubowanie i nasze drogi się rozchodzą. Tak? I nie było ani jednego styku, żeby powiedzmy w jakiś sposób tam próbować, nie wiem, zbierać presję, czy łączyć różne cele, czy nie wiem, zachęcać do jakiegoś, nie wiem, że potrzebne Polsce, przepraszam, że tu się tak odniosę, ale wielkie pchnięcie na przykład. Nie, za to odpowiada, tu jest mandat Banku Centralnego, mandat Rady Polityki Pieniężnej i tego ślubowania się trzeba trzymać. Czyli moim zdaniem jedyne rozwiązanie lepsze, jak jedna kadencja, tak jak jest, dłuższa trochę niż obecnie, właśnie żeby może wtedy udało się uniknąć tego też pokrywania się w czasie z wyborami do Sejmu, ale powinno być zastrzeżone już w Konstytucji, że jest to jedna nieodnawialna kadencja. Nam to w ogóle nie przyszło do głowy, że może
być zmiana ustawowa, a teraz okazuje się, mogła być łatwo wprowadzona, prawda? Że na końcu tej kadencji zmieniamy ustawę i teraz można, członkowie Rady mogą być po raz drugi, przynajmniej część z nich następnej Rady. Także tu uważam, że to byłoby dużym błędem. Ile czasu mam, panie profesorze? Dobrze, przechodzę do, może w dyskusji się uda wrócić do tych jeszcze instytucjonalnych kwestii. Natomiast zagrożenia, jak ja je widzę. Pierwsze, i tutaj pewien wytyk, jeśli w ogóle magnificencji można wytyki stawiać, ale powinno być określone przynajmniej co rozumiemy, tak równie każdy będzie powiedzieć, co rozumie przez to pojęcie dość tajemnicze nowa polityka pieniężna, bo to może być też trochę niebezpieczne. Próbując rozszyfrować to, można mówić, że albo może chodzić o rozróżnienie między konwencjonalnymi narzędziami, czy konwencjonalną polityką, a polityką niekonwencjonalną. W tym sensie ona jest nowa. Może być nowe otoczenie właśnie nowych, prawie że zerowych światowych stóp procentowych. Ale można też traktować, i to jest dla mnie kluczowe w świetle obecnych wyzwań, że ważniejsze staje się obecnie rozróżnienie między polityką pieniężną, tradycyjnie rozumianą, a polityką banku centralnego. To na co zwraca Ellerian w tej swojej nowej pracy o bankach centralnych i roli The Only Game in Town, że banki centralne są obecnie przeciążone celami, które mają zrealizować, bo to jest równolegle stabilność finansowa i tutaj to wsparcie czasem tak jak u nas KNF-u jest, ale nie zawsze może być i nie zawsze może w przyszłości będzie. I teraz, jak ja widzę, te najważniejsze wyliczę tylko je właściwie zagrożenia, tak myśląc o tym zapisałem. Pierwsze to jest ryzyko przekształcenia się dobrej definicji w złą deklarację. Moim zdaniem, tu się nie zgodził z panem profesorem Hartem, uważam, że nasza deklaracja jak dotąd dobrą deklaracją. Doświadczeń to jest dużo. W stosunkowo krótkim czasie przekształcić się w wyniku zmiany oczekiwań inflację złą. I wtedy możemy mieć scenariusz albo stagnacji dość trwałej, wariant japoński, tylko w kraju co słabiej rozwinięty do wyższych oszczędności. Wariant stagnacji połączony z deflacją, albo drugi wariant, który jest wariantem stagflacyjnym. To, co obserwujemy teraz, dziękuję bardzo. To, co obserwujemy teraz w przypadku Brazylii, która się znalazła w takiej sytuacji, i nie wykluczyłbym, że to ryzyko jest też istotne. To jest to, co Ellerian w książce podaje, że gospodarka światowa zbliża się do takiego T-junction, czyli skrzyżowania w kształcie T. No i to jest moja wersja polskiego dylematu, to jest właśnie takie T-junction, gdzie możemy pójść albo niestety to na zasadzie mniejszego zła, albo właśnie deflacji połączonej ze stagnacją, albo stagflacji tradycyjnie rozumianej, czyli połączonej z inflacją. Drugi problem, problem koordynacji skalną. Tutaj moim przekonaniem, oczywiście, że się zaciera trochę różnica między polityką fiskalną a monetarną, ale bym bardziej zwracał uwagę, że musi być jasno określone, kto za co odpowiada. Oczywiście Komitet Stabilności Finansowej może być tym ciałem, które to koordynuje, ale nie może być właśnie zacierania tych różnic, bo proszę Państwa, dylemat się pojawi, jeśli deficyt budżetowy, to w okresie jeszcze siły inercji dość wysokiej tempa wzrostu, okaże się, że przekroczymy znowu wielkość i nam zostanie narzucony problem nadmiernego deficytu i wtedy będzie naprawdę rzeczywiście. Trzeci ryzyko kryzysu bankowego, tu jest problem z kolei koordynacji, tego się obawiam, co się stanie z KNF czas, na ile on zachowa niezależność i chciałbym podzielać ten optymizm i teraz przechodzę do czwartego punktu, że nie szybciutko, tak, że niezależność od wyboru tej drogi, tym T-junction, że obawa przed presją polityczną na
na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. I to będzie właśnie wynikać z tego, czy odzwierciedlać ten syndrom przeciążenia banków centralnych i tylko dalej problem komunikowania względnie trwałego ogólnie CPI od celu inflacyjnego, co już się pojawiało, to jest poważny komunikacyjny problem i tu Rada będzie musiała zwrócić uwagę. No i to, co profesor Owsiak tu sobie wypisałem, no to co było moją jakąś taką trochę paroletnią krucjatą, jeśli chodzi o kwestię członkostwa w strefie euro. Albo trzeba po prostu, Rada musi się zastanowić, czy członkostwo w IMU i nawet promować być może tę ideę, ale to jest już decyzja Rady, czy też przyjąć drugi wariant i funkcjonowanie w ramach już Unii Europejskiej dwóch prędkości. To jest bardzo poważny dylemat. Jeśli się zgadzamy na to, że chcemy być Unią, części Unii wolniejszej prędkości, no to okej, ale to eksplicite chciałbym, żeby się członkowie Rady odnieśli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że z dokładnością co do jednej minuty wystąpienia panelistów. I teraz w sposób ciągły chciałbym przystąpić do naszej dyskusji plenarnej, do debaty, ale ponieważ też nie chcemy się zachowywać dogmatycznie, to jest tutaj taka propozycja, aby być może obecni jeszcze na sali inni byli lub obecni członkowie Rady Polityki Pieniężnej, którzy się byli ujawnili, chcieliby zabrać w dyskusji pierwszy głos. Jako pierwszy głos. Ja niestety nie widzę wszystkich Państwa, nie wszystkich potrafię rozpoznać, ale jak powiedziałem, jeśli są z nami inni członkowie Rady Polityki Pieniężnej, byli lub obecni, którzy nie uczestniczyli w panelu, to chciałbym ich w tej chwili obdarować przywilejem pierwszeństwa zabrania głosu. Mówią, podpowiadają mi życzliwi ludzie, że jest pani profesor Elżbieta Hojna-Dur. Była. A jest pan profesor Andrzej Kaźmierczak. Był. Też był. No, czyli proszę państwa, jest pani. Bardzo proszę, no ja skierować mogę tylko ofertę, nie chciałbym obligować pani do wystąpienia. Jeśli Państwo pozwolą, to dwa słowa. Ja mówię to z tej pozycji bardziej starej niż z niezależność Rady jest jej mocą i jej słabością. Państwo mówili o niezależności politycznej. To jest po prostu niezależności od narządu. Jest to jedna niezależność, która trudna jest w zachowaniu Radzie, a która bardzo jest ważna. Niezależność między Radą i światem odbierającym jej decyzje, między Radą i bardzo cenną. Rada jej oceny, jej decyzje zajmują się pod obstrzałem. Wszyscy działają na rynku, która nie jest zgodna z tym, co było uczestniczyć. A zatem ta niezależność ma bardzo wiele aspektów i bardzo trudno jest ją bronić, strzec. Ale mam nadzieję, że powiem, z kolejnej nowej rady, że ta niezależność będzie bardzo czujnie wstrzymana. I to pierwsza sprawa. Sprawa druga, która ciąży na razie i która należy powiedzieć Państwa, wydaje się zakładana jako pewnego rodzaju termin. To jest to, że członkowie Rady jakby przenoszą ze sobą na zamknięte konklawę, zamknięte spotkania swoje dawne, nie tylko doświadczenia zawodowe, ale również doświadczenia polityczne. Tak naprawdę Rada może być tylko jedną, jedyną wytyczną polityczną. Wydaje mi się, że tak dotyczy siły wyborczego i tego, co powinno wziąć.
kontekście, podja do walutę dzisiaj istniejącej, sprawa, która moim zdaniem jest bardzo trudna, nowa. Jesteśmy niewielkim krajem, bo coraz bardziej wielokrotnie gospodarce. Z walutą, która nie jest walutą światową. Z walutą, której jak gdyby teraz napisaliśmy na przyrodzie. Na razie nie będzie wydania sobie do euro. Jeżeli są decyzje polityczne, to one i deklaracje. I jednocześnie jesteśmy w warunkach ogromnej niepewności świata. Niepewności, ponieważ tak naprawdę nic nie wie, co się stanie, gdy wielkie kapitale zaczną wychodzić z te sfery ujemnych stóp procentowych. Co się może stać, to bardzo mały ruch wielki zamieszanie na rynkach, który podniósł nieznacznie wychowę procentową. I wielka obawa przed kolejnym rokiem. Przecież te decyzje z tego pokazują, że zastraszono się ze strachu. A przecież stoimy w sytuacji, w której najmniej czy później, prawdopodobnie później, ale to będzie opłacalne. Te wielkie banki centralne, EBEX i Bank Japoński będą musiały podjąć swoje decyzje. Będą również musiały podjąć swoje decyzje. Szwajcaria, Szwecja, Dania, o dużo bliższą otoczenie. Jak złoty, jak ustrzec złotego, żeby w całej tej nagmatwanej sytuacji potrafił zachować stronę podczasową stabilność. Bo ciągle można było być za on jako z tego przedat, bo taka dłuższy nowe krajom pracownicy. To jest problem, który moim zdaniem należałoby włożyć definicję polityka pieniężna, bo to nie nowa polityka pieniężna, ale no, polityka pieniężna to jest to. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Proszę Państwa, teraz kontynuujemy debatę, kontynuujemy rozmowę. Ja proponowałbym, żeby przyjąć taką formułę. Nie biorę odpowiedzialności za to, o której się to skończy, bo widzę, że u Państwa dużą chęć do zadawania pytań, zgłaszania wypowiedzi. Będziemy tym kierować z panią profesor Piotrowską Marczak, ale prosiłbym o samo ograniczanie się wypowiedzi, bo wtedy będziemy mogli inne osoby także dopuścić do mikrofonu, a myślę, że dzisiejsi paneliści też jeszcze chcieliby móc na koniec coś powiedzieć, odnieść się do tej dyskusji, która się za chwilę będzie toczyć. Proszę Państwa, ponieważ my chcemy to dzisiejsze spotkanie dobrze udokumentować, też bardzo bym prosił, aby każda osoba zabierająca głos zechciała się przedstawić, tak? Teraz bardzo prosimy o te krótkie pytania i krótkie wypowiedzi. Bardzo dziękując za tą wypowiedź pani profesor Kościński-Drętner. Myślę, że ta linia wypowiedzi wzbogaca naszą debatę. Bardzo proszę, proszę Państwa. Proszę o przedstawienie. Sekretarz redakcji ekonomicznej. Mam problem od wielu lat intelektualny, moralny i praktyczny z gruzowskim wskaźnikiem inflacji. Ten problem nie zniknął po jego harmonizacji z latami niemniejmi. Chciałbym zapytać członków Rady Polityki Pieniężnej, jak oceniają wiarygodność tego wskaźnika. No nie potrzebuję w tym gronie tłumaczyć,
jak duże znaczenie ma on dla naszych wyobrażeń, na przykład na temat dynamiki płac realnych w Polsce i tak dalej. Ciągle miałem takie wrażenie, że ten wskaźnik nie doceniał dla skali rzeczywistej dla polskiego obywatela, a obecnie wydaje mi się, że muszę przeceniać skalę deflacji. To pytanie chciałbym zaadresować do pana profesora Gokoszyńskiego, albo pana profesora Hańca. Proszę Państwa, ja proponuję, żeby członkowie Rady zbierają pytania i te, na które będą chcieli, do których będą chcieli się odnieść, do nich odniosą się za jakiś czas, nie będziemy robić pytanie-odpowiedź, tylko pozbierajmy troszkę więcej pytań i opinii z Państwa strony. Kto następny chętny do zabrania głosu? Pani profesor Elżbieta Mączyńska wykazuje się niesamowitym refleksem. Ja chciałam zadać pytanie właściwie... Pytanie, refleksja. Muszę powiedzieć, że bardzo nie zazdroszczę członkom polityki, Rady Polityki Pieniężnej teraz, w tych czasach, dlatego że myślę, że w wielu przypadkach będą między młotem i kowadłem. Jest, a w dodatku pieniądz lubi ciszę, a tutaj coraz więcej się mówi o pieniądzu. Bo mamy do czynienia z taką sytuacją, że za oceanem mamy tendencję do na rzecz zwiększania stóp procentowych raczej, a tutaj Europejski Bank Centralny do zmniejszania. I teraz, a pieniądz jest globalny, nie zna granic. I chciałabym zapytać, jak w takiej sytuacji powinna kształtować się polityka stóp procentowych i w ogóle polityka monetarna. Dziękuję bardzo. Tak, czekamy na następne głosy. Tutaj pierwsza ręka prosto, nie widzę pana. Profesor Bernik się zgłaszał wcześniej. Proszę bardzo, panie, nie wiem, czy mam powiedzieć profesorze, czy... Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Ja pozwolę sobie dodać, ponieważ... Mamy bardzo podzielone ambicje, mam przedstawiciele fundacji, mam przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej. Chciałbym zadać słowo teraz pytanie. Pierwsze dotyczy kwestii monitoringu. I chciałem odpowiedzieć taką tezę, że wydaje mi się, że monitoring tutaj jest postawiony tutaj nie o tym miejscu. Kiedyś wypowiadałem tutaj się i mówiłem na ten temat w tym miejscu, że obecnie władza koncentruje się w zupełnie innym miejscu niż nam się wydaje. Dawno poziom antystrukturalny przestał istnieć i obecnie władze sprawują korporacje prawnicze, korporacje finansowe i media. I to one nie są ani nie pochodzą z wyboru, ani nie są monitorowane. W związku z tym panowie nie monitorujecie przypadkiem tych instytucji, które tak naprawdę władzy nie sprawują, bo to jest szczęście będzie właśnie obych tych instytucji, które naprawdę sprawują władzę. To jest pierwsza kwestia do fundacji. Druga dotyczy kwestii dotyczącej wyboru członków Rady Polityki Pieniężnej. Tutaj padały sugestie, że nie do końca właściwy jest zapis ustawy, który mówi o tym, że członkowie powinni mieć doświadczenia dotyczące finansów. Ja myślę, że to znakomity zapis. Nie daj Boże, gdyby to był zapis, że mają doświadczenia dotyczące instytucji finansowych i trzeba mieć instytucji bankowych. Za właściwość instytucji finansowych, bo to one są odpowiedzialne za kryzys. One są odpowiedzialne za kryzys finansów publicznych, one są odpowiedzialne za dług, który jest w Polsce. Czyli doświadczenie członka Rady Polityki Pieniężnej, który będzie miał tego typu doświadczenie, będzie bardzo ładnie dla tego. Wreszcie trzecia kwestia dotycząca, była tutaj mowa o niezależności Narodowego Banku Polskiego. Z całym szacunkiem, ale my nie mamy problemu z niezależnością Narodowego Banku Polskiego. My mamy większy problem. Mamy problem z suwerennością Narodowego Banku Polskiego, która została uderzana w 1997 roku, łamiącą konstytucję artykuł 227. To jest zasadniczy problem, który chciałbym się Państwo na chwilę się nad nim pochylić.
I wreszcie chciałbym zadać pytanie. Jedno dotyczy, ponieważ mówimy o deflacji, mówimy o inflacji, ale nikt nie mówi o bardzo istotnej rzeczy dotyczącej luki popytowej, jaką mamy. Dlaczego Państwo na to się nie pochylacie? To jest istota rzeczy, którą powinniście się dać. I wreszcie. Przepraszam, czy byłby Pan uprzejmy, żeby było jasne. Rozwinąć, jak to Pan rozumie, problem luki popytowej. No, to jest to zadam trzy pytania i rozwinę. Wreszcie, panowie już zakładacie jakiś czas zadę, czy rzeczywiście uważacie, że macie rzeczywisty wpływ na politykę pieniądza i na gospodarkę. Pokażcie mi, jakie macie narzędzia badawcze, analityczne, którymi możecie się posłużyć, do tego, żeby zweryfikować, bo macie takie uprawnienia, zadawanie pytań do instytucji państwowych i ona po dwóch miesiącach Pan może jakieś odpowiedzi, jak możecie zweryfikować, jakie macie instrumenty weryfikacji owych informacji, które zostaną Wam przesłane. A o lukę popytową chodzi mi o, że nie jesteśmy konsumować naszego PKB. Tutaj się mówi, że powinniśmy korzystać z zewnętrznego finansowania, a my się zastanowimy, żeby uruchomić finansowanie wewnętrzne na właśnie konsumpcję tej luki popytowej. Dziękujemy bardzo. Ale bardzo proszę pana profesora Berlicka. Proszę Państwa, chciałem nawiązać do wypowiedzi profesora Policyki, który wśród zagrożeń rzeczywistość może nowa Rada Policyki Pieniężnej, gdy mówił o możliwość powstania wysokich deficytów finansów publicznych. Ja bym podszedł dalej. Jest niemal pewnością, że Rada Polityki Pieniężnej stanie wobec rozluźnienia polityki fiskalnej. Wzrostu deficytu, który już może bardzo szybko przekroczyć ten poziom 3% i może zostać ponownie zdolniona procedura nadmiernego deficytu, ponieważ według moich szacunków już w roku ubiegłym, czyli 3% PKB, deficyt mógł przekroczyć, czyli 3% PKB, to dowiemy się za miesiąc, górna woda. A jeżeli nawet tutaj by udało się nie przekroczyć, to na pewno przekroczymy w roku przyszłym. Nie wszyscy pamiętają, liczony według ESA 2010, gdzie te opłaty licencyjne, o których się tyle mówi, 9 miliardów, mogą zostać nie uznane za dochód, tylko za źródło pokrycia deficytu. Oczywiście ja raczej bym się nie zgadzał teoretycznie z takim podejściem, które jest efekt 2010, no ale ono jest, obowiązuje, czy jest prawo mądre czy głupie, to jest inna sprawa, ale obowiązuje. Komisja Europejska jako ECOFIN nie podejdzie do tego inaczej niż jak wynika z ESA 2010. Dziękuję. Panu profesorowi, kto następny? Bardzo proszę pana. Dzień dobry, jestem pytanie pan. Nie nagra się pan. Tutaj zgodnie z sygnetem pana Rikola chciałem następny. Tutaj profesor Jerzy Kaczyński wskazywał na trudność wybierania tego odpowiedniego współpraca między dwiema organami świętokrzyskimi. A z drugiej strony profesor Łukasz Kaczyński. Że mamy, zbliżamy się do wysokoprocentowych, ale mamy jednak wyższe niż w strefie euro, no i problemy dla polityki monetarnej. Ja od siebie dodam, że istnieje wiele badań, które wiązują, że jak na niskie stopy procentowe, to bardziej efektywna jest polityka fiskalna. I w związku z tym mam to samo pytanie. Czy jest to raczej argument, żeby poluzować teraz politykę fiskalną? Bo ludzie powiedzą, tak, należy poluzować, no bo to nam oddali zawsze wyzwyk od deflacji, że zaczyna. I siłę deflacji, wiedzy do tego, aby 100% na będzie w polityce fiskalnej, czy monetarnej, czy dwóch metodach. Ale z drugiej strony, profesor Lewnik, profesor Wojtyna, czy ten problem limitu 3% PKB, tutaj w Maastricht,
profesor Łukasz Hans, który może by się wystarczał, tam nikt stał i czy, jeżeli tak jak nie mamy jeszcze drogi stuprocentowej, a możliwe, że za rok, dwa, trzy będą drogi stuprocentowe, czy to nie jest rekomendacja, żeby tak zrobić miejsce na modelowanie polityki fiskalnej i teraz trzeba się powstrzymywać z obietnicami wyborczymi i ich realizacją i zwiększaniem dyrektywy. Dziękuję za zdanie, panu zdaniem w tej sytuacji, który chciałam. Dziękujemy bardzo. Proszę następnego dyskutanta. Dzień dobry Państwu. Ja jestem minister finansów Inteligencji Polskiej. Chciałem powiedzieć, że no, najbardziej ciekawą tematyką tutaj jest właśnie problem tej nowej polityki finansowej. On jest opatrzony znakiem zapytania. Natomiast dla mnie i dla klubu jest to, oczywistością jest, że tak na górę zmianie, to powinna być zmianie całkowicie. Tutaj wspominał profesor Grzyński o pewnych dogmatach. Dogmaty, które są najbardziej niekorzystne dla obecnej polityki. To właśnie ten dogmat długu, dogmat oprocentowania i dogmat tego, że jedynym źródłem pieniądza dla państwa są podatki. To wszystko jest nieprawda. Podstawowym źródłem pieniądza dla państwa powinna być emisja narodowego pieniądza służbowo-wartościowego, która została tak naprawdę zarzucona, skrytowana na właśnie banki zagraniczne, które udzielają kredytów, udzielają na konto. I to jest powodem wszystkich naszych problemów. Ja chciałem w imieniu klubu zaproponować Państwu i rozdam to członkom, reagentom i członkom Rady Polityki Pieniężnej opracowanie pod tytułem demokracja finansowa. I jednocześnie tutaj zawiera się jednolity artykuł pod tytułem nacjonalizacja pieniądza, który właśnie dokładnie formułuje pewne wskazania dotyczące tej polityki. Ta praca wybiega daleko w przyszłość, ale należy tą pieniądze już zacząć realizować teraz. I odbieramy tą nową Radę Polityki Pieniężnej jako pewną szansę i okazję do tego, żeby właśnie wejść na tą drogę. Ponieważ bez demokracji finansowej, tak jak ona jest tutaj przedstawiona, bardzo to poznać, w ogóle nie ma mowy o żadnej demokracji. Tak naprawdę obecne demokracji już jest finansowe. Jest to jak propaganda. Oligarchii finansowych, ponieważ finanse, ci ludzie, którzy nie chcą pieniądze, którzy zajmują się terminują nasz cały czas, czymś w ogóle atrakcyjnym, ponieważ ceny spadają, prawda? Ale jest to taki wskaźnik inflacji, który pojawia na koniec, a on jest poprzedzony znacznie bardziej dramatycznymi wydarzeniami, a mianowicie tym, że spada obrót, spada też wzrasta ilość ludzi żyjących w biedzie, czy w ogóle poniżej minimum socjalnego i to jest prawdziwy wskaźnik inflacji. To, że spadają ceny, To jest to, co jest to, jest moim zdaniem zupełnie najważniejszym i jak do tej pory chyba nie stosowanym nigdy celem walki z deflacją. Po prostu nie prowadzono tej walki. Nie ma takich mechanizmów. Moim zdaniem nie można się mylić. Dlatego zadaję to pytanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mimo że pan profesor Oświatyński próbował mnie w cudzysłowie wypuścić i kazał mi przyjąć funkcję cenzora, to ja się jej jednak nie podejmę i Państwo będą się odnosić sami do wypowiedzi, które tutaj słyszymy, żebym miał orientację, ile jeszcze jest potrzeb zabrania głosu. Raz, dwa, trzy osoby, cztery.
No to 5. Proszę Państwa, ale bardzo proszę o zwięzłość, tak? Bo zależy nam na tym, żeby dzisiejsi goście, paneliści, no, mogli rozwinąć skrzydła i pokazać swoją wielką wiedzę, a nie o to, żeby tutaj były tyrady, że tak powiem, z sali. No to jeszcze raz, proszę bardzo. Krótko. Jest raz szczęsny, Rada Naukowa. Ja chciałbym nawiązać do tego, co mówił profesor Krzyżyński, ale troszeczkę inaczej. Zacznę od drugiej części celu NBP, który jest ustawą. Mianowicie, że Krajowy Bank Polski powinien wspierać politykę rozwojową rządu, o ile nie narusza celu bezpośredniego. Rozumiem, że cel bezpośredni został zrealizowany z nawiązką, bo mamy 0,8% deflacji. To oczywiście jest stabilizacja gospodarki na dzisiaj, ale o stabilizacji długoterminowej. Stabilizację długoterminową zapewnią inwestycje. Z danych statystycznych, które w tej chwili są dostępne, wynika, że nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw na środki trwałe w przeliczeniu na jednego mieszkańca są jedne z najniższych w Europie. A niektóre statystyki mówią, że właściwie jesteśmy na samym końcu. Udział inwestycji przedsiębiorstw stanowi około 10% PKB, co jest dużo niżej niż w krajach naszego regionu, krajach, które są nowymi członkami Rady Europejskiej. Teraz, proszę Państwa, sytuacja taka ma miejsce w warunkach bardzo taniego pieniądza. Stopa referencyjna, która jest podstawowym narzędziem polityki pieniężnej, spadła w 2011 z 4,5% do 1,5%. Otóż zmierzam do tego, że te narzędzia polityki pieniężnej, które w tej chwili są, no, nie wspierają tego drugiego celu NBP zapisanego w ustawie. I uważam, że właśnie same narzędzia polityki pieniężnej nie są w stanie zwiększyć inwestycji przedsiębiorstw, tylko inwestycje zamieniają się po prostu w depozyty. Czy Rada Polityki Pieniężnej widzi jakieś możliwości wsparcia procesów inwestycyjnych w Polsce? Dziękujemy bardzo. Prosimy następnego, bardzo proszę. I także prosimy o dyscyplinę czasową. Szanowny Pan Morawski, magister Poznańskiego systemu, Pan Okanicz. Obecnie był przedsiębiorcą, tak mówi. Ktoś by powiedział tak, że czas to pieniądze, bardzo dobrze, natomiast ja bym powiedział może trochę inaczej, że czas należy do Boga, człowiek należy nałożony na cechy. To jest, wydaje mi się, też prawdziwa teza. I po kryzysie z 2007 roku był apel profesorów międzynarodowych, można go znaleźć na stronie Responsible Finance, CH, bo odświeżali się to. I chciałbym, żeby tam między innymi chyba też się podpisał profesor Marek Czesny, który jest z Uniwersytetu w Zurichu, gdzie transakcje przez systemy finansowe są dobrze znane. I co do Szwajcarii, to tam pojawiła się idea opodatkowania transakcji kapitałowych, ponieważ żyjemy w czasach finansowego kasyna tak naprawdę i wielkość obrotów na derywatach czy na instrumentach pochodnych jest ponad 90%, jeśli nie ponad 95% całego handlu realnego z obrotu światowym. I to oznacza, że ten handel, że tak powiem, społeczeństwu i ludziom, firmom w ogóle nie potrzebny. To jest tak zwane kasyno finansowe w tym raporcie. I system odsetkowy charakteryzuje się tym, że jest ciągły przepływ bogactwa od bardzo średnio zamożnych i ubogich do bogatych, co obrazuje piramida
bogactwa, ten twist, który był dostępny i znany. Więc pytanie jest takie, czy jest możliwe zawiązania debaty o źródłach i jej konsekwencjach systemu ocieczkowego, ponieważ jest to sytuacja bardzo, bardzo istotna. Co do Szwajcarii, jeszcze jeden wątek odnośnie polityki finansowej. Tam na 6 milionów obywateli, 2,5 miliona Szwajcarów jest zorganizowanych w kasy spółdzielcze Raiffeisen i jest członkami i udziałowcami tych kas, czyli lokalna polityka finansowa. Tu mówimy też o trendzie walut lokalnych, mamy wiele rozwijał tematów. Czy to jest opcja, którą Nowa Rada Polityki Finansowej w ogóle rozważa? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja mam dwa pytania. Jedno pytanie dotyczy tego, czy w jakikolwiek sposób Rada Polityki Finansowej będzie sprzyjać aktywizacji banków komunalnych w Polsce. Ten temat został zapisany w programie partii PiS, ale żadnego nie widać w tym kierunku. Takiego przypomnienia powiem tylko, że w Niemczech 12 600 oddziałów jest banków komunalnych, w Polsce zero. Także czy Rada Polityki Finansowej w jakikolwiek sposób zamierza aktywizować polskie banki, ale to jest jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy dwuwalutowości. Szwajcaria jest przykładem kraju, który posiada trzy waluty oficjalne. Jedną walutą jest euro, a drugą walutą jest frank szwajcarski, trzecią walutą jest waluta biznesowa lir. I te waluty, czy Rada Polityki Finansowej ma tego rodzaju uwzględnia, też takie możliwości. Dziękujemy bardzo. Prosimy następnego, przedostatniego dyskutanta. Kazimierz Starzyk. Bardzo dziękuję. Kazimierz Starzyk. Panie profesorze. Wyższa szkolna w Poznaniu. Także podczas tutaj jest wymieniany. Miasto, z sercem jestem w Warszawie. Na razie przynajmniej. Znaczy... Krótki bardzo problem, mianowicie zmiany polityki pieniężnej raczej nie przybiorą charakteru punktu jakiegoś zwrotnego w tej polityce. Natomiast zmiany te rodzą tutaj, czy zrodzą taki dylemat, czy go też pogłębią, a mianowicie wyboru między efektywnością gospodarowania, rozumianą jako PKB, równowaga wewnętrzna, równowaga zewnętrzna, to konkurencyjności, międzynarodowej w szczególności, a sprawiedliwością społeczną. Czyli ten dylemat efektywność gospodarowania versus sprawiedliwość społeczna. To jest ten temat odwieczny efficiency versus equity. I tutaj powstaje pewien taki problem, że to skoro jest zasadne, żeby rozwiązywać problemy społeczne, to jest oczywiste, natomiast to jest pewne zagrożenie, które moim zdaniem wiąże się no właśnie z polityką budżetową. I żeby tutaj nie popaść taką pułapkę populistycznej polityki budżetowej, wspominany był tutaj case przypadek Ameryki Łacińskiej między innymi, gdzie mamy z taką sytuacją do czynienia. I dlaczego? Bo to właśnie mnie dlatego jakoś tutaj najbardziej interesuje, że ta sytuacja konsekwencji mogła doprowadzić na długo, przy tak istotnym czynnikiem deprecjacji złotówki. W konsekwencji negatywny wpływ na kurs walutowy, a w następstwie negatywny wpływ na import. Czyli to, co my mamy właśnie w ubiegłym roku, a więc tutaj nadwyżkę eksportową, która niewielką, to by się przekształciło siłą rzeczy w nadwyżkę importową. Samo w sobie jest nam znanym zjawiskiem i doskonale znany jej mechanizm tej nadwyżki i jego też i skutki. Natomiast w obecnej sytuacji by to mogło bardzo niekorzystnie zadziałać, no chociażby na małe i średnie przedsiębiorstwa. Podam konkretny przykład. Jak my mamy sytuację w wielu właśnie sektorach obecnych, tej pełnej zależności od importu? No żeby tak troszeczkę przybliżyć temat, bo to jest taka pora obiadowa, weźmy chociażby sushi. Przecież sushi, które w tej chwili w Polsce jest tym poszukiwanym, nie robimy to, to właśnie ten sektor, ale w 100% to, co jest oferowane, na polskim rynku, oprócz wody, to jest import.
I teraz, jeżeli nastąpią tego typu właśnie, mogą nastąpić właśnie przemiany, które negatywnie odbiją się tutaj na kursie walutowym, no one będą mieć takie właśnie skutki, o których właśnie mówię, a panie tutaj tak dziękuję bardzo. Panie profesorze, właśnie chciałem powiedzieć, że mam powiedzieć, że pytanie zakończone znakiem zapytania, ale rozumiem, że to stwierdzenie miało jakiś znak zapytania. Proszę Państwa, ostatnie pytanie, bardzo proszę, ostatnia ławka. Pan profesor Rzeżyński jako panelista będzie miał możliwość za chwilę zabrać głos. Tak. Bardzo proszę przedostać się do mikrofonu. Czekamy na ostatnie pytanie, tak? Dziękuję bardzo. Przepraszam za opóźnienie, Andrzej Rzeżyński. Ja mam pytanie o samo panie. Krótkie pytanie, ale konkretnie mam pytanie o zaufanie do takiego dokumentu jak raz prezentacji. I żeby to zaufanie jakby troszeczkę wywołać jako temat dyżurny, to przeczytałem z ostatniego komunikatu takie trzy zdania. W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika CPI pozostanie ujemna ze względu na wcześniejszy silny spadek cen surowców na rynkach światowych. Jednocześnie oczekiwane jest stopniowe przyspieszenie inflacji bazowej, czemu sprzyjać będzie stabilny wzrost gospodarczy, w tym oczekiwany wzrost dynamiki popytu konsumpcyjnego. No dobrze, no to ja pani profesor, to pani chce doskonale z komunikacji, bo się zrobiła bliższa. Ale to dosyć ważne. Wspierane rosnącym zatrudnieniem, prognozowanym przyspieszeniem płac oraz zwiększenie świadczeń społecznych. Jednocześnie źródłem niepewności tego gospodarki jest ryzyko pogorszenia koniunktury na świecie. Drugi akapit. Rada otrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Problem. Rada przyjęła raport o inflacji 2016. To woli takie informacje, a pytanie o zaufanie jest aktualne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy szansę, żeby się zmieścić z debatą w całości do godziny 14. Jeśli byśmy teraz mieli to takie, że każdy panelista, jest ich tutaj sześciu, ma opcję, aby w ciągu czterech, powiedzmy, minut ustosunkować się do wybranych przez siebie problemów, które zostały zgłoszone w dyskusji. Ale to jest opcja. Jak ktoś się odniesie przez dwie minuty do jednego problemu, to też bardzo proszę. Jak ktoś nie chce w ogóle zabierać głosu, jest też taka możliwość. Pierwszy na pewno chce odezwać się pan profesor Rzeżyński, który daje mi znaki, tutaj już... Pan profesor Rzeżyński daje mi znaki właściwie od początku debaty, że chce się włączyć, więc panowie proszę, może panowie chcą specjalnie, więc chcą ustalić kolejność, ale nie marnujmy czasu. Panie profesorze, to trzy minuty, tak? Panu wystarczą trzy, panie zwięzły. Panie profesorze, proszę, wiele rzeczy zostało powiedziane, nie ma czasu, żeby komentować, przepraszam, co do tej suwerenności. Nie, przepraszam. Co do tych interesariuszy, bo już to powinien, co do interesariuszy, którzy my jakbyśmy mogli być w takiej radzie. O co mi chodzi? Chodzi o to, że rada nie powinna być od takiego modelu kraju rad. To znaczy, że rada wspólnie uradzimy najlepszą decyzję. Nie o tym, żeby wspólnie uradzić najlepszą decyzję, tylko o tym, żeby doradzić temu, kto odpowiada za decyzję. Od tego powinna być rada. Doradzać, a nie podejmować decyzji. Uradzać decyzję. No to jest uradzanie decyzji z kraju. To jest taka moja uwaga. Oczywiście jest inaczej, ale jak sobie myślę, oczywiście będę działał w określonym systemie. Takie pytanie właściwie. Ktoś z Państwa, nie pytam członka zarządu banku, nie co jest napisane w kolum i się nazywa Geneza Narodowego Banku. Kto wie, kto czytał? Ja czytałem. To bardzo dobrze. Ja przypomnę taki raz. Jest tam napisane, Bank Polski w 1928 roku napisano, w mieście naszym stołecznym, w Warszawie, ustanawiamy bank pod nazwiskiem Banku Polskiego, którego celem ma być zaspokajanie długu publicznego, tudzież rozszerzanie handlu i przemysłu narodowego. No o to chodzi.
O to chodzi. To powinniśmy potraktować jakoś z tego rodzaju błędy. No, tego powinien być bardzo. Ja nie sądzę, żeby współczesne czasy, które są całkowicie inne, nie dezaktualizowały. To taki ważny cel funkcjonowania tej instytucji, a to i powiem sobie jako całość. Uprzejmie dziękuję panie profesorze. Pan profesor H. Pozwolę sobie zadać. Kto ma mikrofon, ten ma władzę. Dziękuję za wszystkie pytania, komentarze. Na wszystkie pytania nie odpowiem, ale na niektóre spróbuję, ale muszę odnieść, wydaje mi się, do tego, co padło w wielu wypowiedziach, również w ostatniej wypowiedzi pana profesora Rzeżyńskiego. Tak naprawdę ja rozumiem, że dyskutujemy, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy mandat rady. I mi się generalnie wydaje, że im ten mandat Rady będziemy traktowali bardziej szeroko, tym większe zagrożenie dla niezależności Rady. To jest taka pierwsza myśl, nie mam czasu, żeby ją rozwinąć. Druga myśl. Jestem przekonany, że jako członkowie Rady no nas obowiązuje konstytucja i ustawa, która jednak ten mandat dosyć jasno definiuje. Co więcej, wydaje mi się, że dla tej wartości nadrzędnej, jaką jest niezależność, nie jest korzystne, jeśli aktualnie członkowie Rady wchodzą w dyskusję nad sensownością ram instytucjonalnych, w jakiej funkcjonują. Znaczy uważam, że w taką dyskusję po prostu nie powinniśmy wchodzić. Tak samo, nie wiem, jak Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, etc. nie powinni wchodzić w dyskusję dotyczącą ram instytucjonalnych, w ramach których funkcjonują. Oczywiście byli członkowie Rady. Jak bardzo byłem członkiem Rady, to w taką dyskusję, ale też akademicką chętnie wejdę. Uważam, że w taką dyskusję nie powinienem w tym momencie wchodzić, dlatego też nie jestem, bo to jest mój problem, bo tej debaty też nie jestem w stanie się odnieść, bo wnosząc się wszedłem w dyskusję. Tak więc po prostu tyle powiedziałem, więcej niestety nie mogę powiedzieć, ponieważ też ja rozumiem tak ślubowanie, które złożyłem, które jednak wydaje się, że jest dosyć jednoznaczne od tego świata politycznego, a świat polityczny to jest również, nawet bez swojej wypowiedzi, wpływanie na ramy instytucjonalne, powinniśmy być dosyć daleko. Jeśli chodzi o kwestie szczegółowe, pan profesor Bonkstyna też mnie o to spytał, gdy ja używam takiego pojęcia dobrej deflacji, oczywiście to jest trochę w cudzysłowie pojęcie, oczywiście generalnie wydaje, nie wchodząc w szczegóły, że to, czy jest hipotetycznie dobra, czy hipotetycznie zła deflacja, zależy oczywiście od tego, co się dzieje z oczekiwaniami inflacyjnymi w dużej mierze. No nie tylko, ale w dużej mierze. Wiem, że to jest bardziej złożone. A problem jest taki, że my często mówimy w banku negatywnej inflacji, tak? To jest taki bardziej sprawny niż deflacja, powiedzenie łagodniejsze. Nawet jak państwo spojrzą na to, jak my, czyli Instytut Ekonomiczny Bank pyta ludzi, tak, czy się spodziewają wzrostu czy spadku cen. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to pytanie w sytuacji, gdy jest deflacja, powoduje, że nasza miara oczekiwań, no, że musimy z ostrożnością podchodzić do jej wiarygodności. To tylko tyle, tak? Dziękuję bardzo. Jeśli można jeszcze, bo tutaj pojawiły się inne pytania, czy mamy zaufanie do wskaźnika CPI, etc., to chciałbym tylko powiedzieć, że ja osobiście, nie ma idealnej miary, nie ma idealnego wskaźnika, nie wiem, tego, jak się zmieniają ceny, ale generalnie ja osobiście takie zaufanie mam. Co więcej, mam też generalnie zaufanie tak do tego, co robi Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego. To a propos zaufania, bo takie tutaj się pytanie pojawiło. Dziękuję. Przepraszam, chciał więcej, ale rozumiem, że wszystko. Dziękuję panu profesorowi. Zapraszam pana profesora Kapińskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, tym bardziej, że były zaplanowane do wpływu i niedługo będę musiał wyjść. Nawiążę do tej wiarygodności wskaźników inflacji, ale było także pytanie o to, jakie są instrumenty weryfikacji informacji, które Rada dostała. Otóż w gruncie rzeczy prawie wszystkie informacje są weryfikowane, albo pracujemy w oparciu o dane, które otrzymujemy z Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego. Te wskaźniki inflacji albo inne wskaźniki służą nam jako referens, tak? że mamy pewne odbicie, prawda, i porównujemy jedno z drugim, ale w gruncie rzeczy to są głównie nasze wewnętrzne, na tym się opieramy.
Druga kwestia dotycząca transparentności. Ja chcę powiedzieć, to teraz dotyczy nie trybu wyboru, i tym ja się nie chcę tego, tak? Ale dotyczy tego, czym Rada się zajmuje. To naprawdę w internecie, na stronach NBP znajdziecie Państwo tyle informacji, że tylko trzeba mieć czas, żeby to czytać. I to nie jest wcale takie łatwe. Niezależnie od tego, chcę zwrócić uwagę, że bez przerwy jesteśmy, no powiem, pod stałą kontrolą, jeśli mogę tak powiedzieć, mediów. W czasie tutaj naszego posiedzenia my tutaj sobie gadamy, a już to, co pan profesor Hart czy ja powiedzieli, poszło w Bloombergu, prawda? Więc to nie jest tak, że to wszystko się odbywa w jakiejś zamkniętej części. I często musimy uważać, co mówimy. To dotyczy także takich kwestii, jak wrażliwość rynku. I z całą pewnością każdy z nas, i jestem przekonany, że to szło przez wszystkie rady od początku, bardzo pilnie, żeby nie powiedzieć niczego, czy nie zrobić niczego, napisać niczego, co może wywołać destabilizację rynków, czy jakieś takie zachowania. Tutaj jest potrzebne w miarę, chodzi o to, żeby raczej tłumić, a nie wywoływać jakichś takich dodatkowych. Rozjazd pomiędzy stopami w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej. Ja na to patrzę trochę inaczej. Wydaje mi się, że to jednak przez cały czas toczy się wojna walutowa. Prawda? I oczywiście, że jak ten rozjazd będzie następował, no to będzie tak jak w tej chwili wygląda, to jest na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, prawda, które miałyby załóżmy się nadwyżki importowe w obrotach z Unią Europejską. Mnie się zdaje, że tutaj nie wydaje mi się, żeby ta rozbieżność się utrzymała. To po prostu może Stany Zjednoczone zbyt drogo kosztowało. Luka popytowa bez przerwy mamy na ten temat swoje. Chodzi o to, jak blisko czy jak daleko jesteśmy od czegoś, co umownie nazywamy pełnym wykorzystaniem aparatu wytwórczego. Ja uważam, że dalej. Tak? Ja uważam, że nie ma takich, zwłaszcza, znaczy dostatecznie daleko, żeby nie groziło nam szybkie pojawienie się presji ze strony inflacji bazowej. I żeby nastąpiło takie tempo wzrostu płac, które będzie silnie przewyższało tempo wzrostu wydajności pracy, jednej i drugiej mierzone przy samych cenach. I żeby nie rosło udział płac. Tak? W jednostkowych kosztach produkcji. Tego ja nie mam. Teraz chodzi o to, że są takie rzeczy, to już jest ostatnia sprawa, którymi Rada nie ma kompetencji, żeby się zajmować. Sprawa wejścia w euro jest sprawą rządu. I jakkolwiek część z nas, ja też, piszemy różne kawałki w Ekonomiście jeszcze na temat tego, czy to jest wiedzy, ani nawet kompetencja Narodowego Banku Polskiego. To samo dotyczy Raiffeisena, to samo dotyczy banków Konrady. W tych dwóch przypadkach mogło być jak jeżeli ktoś chce zakładać, proszę bardzo, tak jest, jak najbardziej. I rząd, który może to ewentualnie wspierać, ale nie jest podobnie jak nie wydaje się, żeby naszym zadaniem była polityka strukturalna, chociaż często są takie, bo proszę bardzo, tak? Więc właściwie to na to. Dziękuję bardzo, pan profesor Eryk Łon, jeśli chce zabrać głos. Czy ja pozwolę sobie, bo w swojej wypowiedzi pierwszej nie mówiłem nic o zagrożeniach, ale to ja właśnie wskazuje na Brexit. To znaczy to jest jednak rzeczywiście pewien czynnik ryzyka. Chcę zauważyć, że jest prognoz, jeżeli chodzi o referendum z tych prognoz aktualnych, bo to widać, że jest pół na pół, cały czas to mniej więcej oscyluje pół na pół, to znaczy połowa mniej więcej jest Brytyjczyków za pozostanie w Unii Europejskiej, a połowa jest za wyjściem. To rzeczywiście jest pewien element ryzyka, który myślę, że w przyszłości, jeżeli rzeczywiście Wielka Brytania opuściła z Unii Europejskiej, to rzeczywiście przynajmniej w krótkim okresie mogłoby to rzeczywiście czynnikiem niekorzystnym. Też może się odniosę też do kwestii tutaj dyskusji wokół euro, bo też myślę, że tutaj pan profesor
Owsiak i pan profesor Wojtyla też wskazywali tą kwestię. Ja myślę, że też pamiętajmy, że sama Unia się zmieniła, znaczy zmienia się i strefa euro się zmienia. I też zobaczmy, co zrobił Cameron. Znaczy Cameron bardzo mocno postawił tutaj się Unii, znaczy swoje warunki, że on zostanie w Unii, jeżeli zostaną spełnione pewne, że nastąpi pewna reforma. Znaczy jest tam jeden z postulatów, który stawia Cameron bardzo mocno. To jest to, żeby nie było jakby obowiązku wchodzenia do strefy euro. Znaczy, że kraj, każdy będzie decydował, czy chce być w jednej domu, czy nie. No, to jest jeden z jego bardzo ważnych argumentów, które on stawia. Jeżeli chodzi o naszą tę dyskusję, to właśnie to ja tutaj wielokrotnie się też wypowiadam, że generalnie od samego początku, jak pisałem raport, dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, no, wyraźnie powiedziałem się za pozostawieniem waluty narodowej w naszych rękach. I również, żebyśmy politykę monetarną utrzymali w naszym kraju. Ale też si tutaj określenie było jaszczą bardziej takiej ostrej polityki monetarnej. Natomiast ja wprowadzam do tej dyskusji, staram się wprowadzić pojęcie orła. I orzeł to jest ktoś, kto jest zwolennikiem utrzymania waluty narodowej, też hipotety polskiej waluty narodowej i polskiej polityki pieniężnej, to jest właśnie też chciałbym to przyznać podkreślić. A przeciwnie, bardzo Pani profesor, proszę Państwa, tutaj niektóre problemy, które zostały podjęte w wypowiedziach czy pytaniach, no są tak, w takim ciężarze gatunkowym, że trzeba było dać prawdopodobnie, nie wiem, czy bylibyśmy bliżej, nie wiem, jakiegoś absolutu, ale ja tylko chciałem zwrócić uwagę na pewne iluzje, jakie się pojawiają, jak mi się wydaje. Są reminiscencje do innego pieniądza. Dzisiaj pieniądz jest inny. To nie jest pieniądz taki, który był kiedyś oparty na złocie, nie ma pieniądza skarbowego, więc pytanie jest takie, ja jestem bardzo bliski Ministerstwu Finansów i Polityki Fiskalnej i uważam, że właśnie powinna być skoordynowana mądrze z pieniężną, ale na razie to nic lepszego ponad to, co obserwujemy, nie wymyślono. Pewnie można to trochę robić lepiej. I ekonomiści, i politycy dyskutują właśnie nad tym nowym, trochę innym modelem poukładania tych dwóch klocków monetarnych, fiskalnych. Są różne propozycje, żeby obciążyć nowy bank większym stanem centralnym, na przykład celem rozwojowym czy wzrostu gospodarczego, żeby nie tylko inflacja. Także o tym się dyskutuje. Natomiast można zapytać tak, a co rząd chodzi o pieniądze i przeciwstawienie się tym, że pieniądzom. Co rząd produkuje, skoro pan panuje takie propozycje, że powinniśmy pieniądz narodowy i finansować sobie wydatki przez emisję pieniądza. To są nie te czasy, proszę państwa. Jeżeli ktoś, to trzeba trochę podpoczytać. Dziękuję. Proszę państwa, to pan profesor Wojtyna też ma opcję. Dziękuję bardzo. Ośmielił pan profesor Owsiak tym ostatnim stwierdzeniem, że trzeba trochę poczytać, bo próbując tak spojrzeć na całą tę inicjatywę PTR i fundacji monitorujących przedsięwzięć, podziękować mocno za to, ale tak patrząc na wcześniejsze różne spotkania w PTR, w których uczestniczyłem już od wielu, wielu lat, to mogę powiedzieć, że cieszy bardzo to, że następuje tutaj dużo większe zróżnicowanie poglądów, dywersyfikacja bardzo duża. Ale drugie zdanie jest takie, że dla pewnej kontry, że PTE powinno nadal utrzymywać mocno jako priorytet kwestie edukacji ekonomicznej. No, proszę państwa, no, ja rozumiem, to jest całkiem wytłumaczalne, że jeśli
mamy tak długi, przedłużający się kryzys, którego właściwie nikt nie przewidział, pobudować opinię, że no, ekonomiści nie zdali egzaminu i że rzeczywiście mamy do czynienia tylko z kryzysem finansowym i gospodarczym, ale również kryzysem ekonomii jako dyscypliny, z którego do kryzysu próbujemy się podźwignąć. I przypuszczam, że w dużej mierze to rozszerzenie tych poglądów, które, no umówmy się, 10 lat temu przed kryzysem niektóre z tych poglądów byłyby uznane, no powiem ostro, jako herezje ekonomiczne, prawda? Teraz jest to no, przedstawiane jako jeden z, nie wiem, nawet prób, że to może heterodoksyjne stanowisko, które ma nadzieję, że znajdzie się niebawem w głównym nurcie ekonomii, bo takie nadzieje każdy może oczywiście mieć. I na tym chciałem tutaj bezpośrednio, i żałuję, że kolejny raz, gdzie akurat pan profesor Rzeżyński formułuje bardzo daleko idące tezy, no i potem nie ma możliwości, co jest nieeleganckie z mojej strony, żeby odnosić się i krytykować poglądy osoby, której już nie ma na sali. Ale jak mówię, o ile cieszy mnie różnorodność poglądów na to różne tutaj sprawy, szeroką paletę tu podniesiono, o tyle bardzo mnie martwi, jeśli obecny nowy członek Rady Polityki Pieniężnej wypowiada poglądy, to co zresztą tutaj pan profesor Hart słusznie powiedział, mianowicie, które jedne z jego pierwszych wypowiedzi publicznych kwestionują porządek instytucjonalny, w którym się znalazł. Bo moje pytanie jest, przepraszam, czy nie należało zastanowić się na tym, do jakiego ja wchodzę ciała, w jakiej strukturze instytucjonalnej. Bo jeśli tu się przedstawia to, że Rada powinna doradzać prezesowi w podejmowaniu decyzji, to albo trzeba było nie wchodzić do tej Rady i startować na zbliżających się rozdaniu, kto będzie prezesem Narodowego Banku Polskiego i powiedzieć, że ja chętnie będę doradzał panu prezesowi, bo czuję się kompetentny. No ale nie można burzyć podstawowego porządku instytucjonalnego, tym bardziej nie mając argumentów przeciwko temu, bo on się całkiem dobrze, moim zdaniem, do tej pory ten porządek spisywał i oby dotrwał albo do przystąpienia kiedyś do strefy euro, albo no, będziemy bardziej w drugim nurcie integracji, albo Unia się rozpadnie właśnie dzięki temu, że nam się będzie też wydawać, panie profesorze, że my tak jak Cameron możemy sobie na własnej walucie budować daleką przyszłość. Dlatego zapytałem pana i że jeśli jaka jest osoba, która jest za utrzymaniem złotego bez tutaj, no nie ma czasu oczywiście, żeby spierać się na argumenty, ale jest moje pytanie, jak nazwać osobę, która uważa, że w naszym interesie jest przystąpienie do strefy euro z bardzo silną gospodarką, prawda? No dobrze, ja się nie obrażę, że jeśli ja nie będę orłem, to będę reszką, albo jak tutaj pan profesor mi podpowiada, że w Hiszpanii przeciwstawiano wtedy jako policja kształci orły, żeby zwalczały drony. Żeby zwalczały drony, no to dobrze, może być dronem jako przeciwstawieniem. Także dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękujemy bardzo. Do pewnych szczegółowych kwestii, to jest bardzo dużo ciekawych, ale proszę państwa, ja myślę, że jeszcze o głos prosi przedstawiciel współorganizatora naszej fundacji. I proszę panie, pan doktor Grzegorz Makowski. No, dziękuję, postaram się bardzo krótko, już bez publików. I chciałem o dwóch kwestiach. Jedna rzecz to jest pociągnąć trochę myśl pana profesora Wojtyny. Znaczy, ja przynajmniej jako współorganizator jakby nie oczekiwałem od uczestników z ramienia aktualnej Rady odniesienia się do naszych obserwacji dotyczących porządku instytucjonalnego. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku samego swojego wystąpienia, że naszym celem jako fundacji było uruchomienie jakiegoś myślenia na temat ewentualnych zmian, usprawnienia procedury itd. I nam się wydaje, że to myślenie powinno się rozpocząć
nie tylko w organizacji, której zależy na w ogóle procedurach demokratycznych ogólnie, ale tam, gdzie tak powiem, merytorycznie się skupia się też tematyka, którą zajmuje się, a gremium skupione wokół PTN jest, wydaje mi się, jednym z takich środowisk, gdzie można o tym dyskutować i paru mówców tą tematykę podjęło spoza grona tej aktualnej rady. Wydaje mi się, że to dobrze, że jest kolejna kadencja, przez którą można sześcioletnia poza samą radą jak najbardziej bez żadnego w tym momencie konfliktu interesów się zastanawiać, a co dalej, czy można coś sprawić. I jeżeli można coś sprawić, to bym chciał trochę się nawiązać do wypowiedzi pana profesora Kogoszczyńskiego, który wspomniał, że my jako współorganizator nie pretendowaliśmy do oceny merytorycznych kandydatów. Nam chodziło o to, żeby dostarczyć wiedzę do obiegu publicznego po prostu, tylko i wyłącznie. I wydaje nam się, że w pewnym stopniu nam się to udało, czego też ta konferencja jest świadkiem. Ale wydaje nam się, że też bardzo lubię to, jestem socjologiem, lubię to powiedzenie, że najpierw ludzie robią instytucje, a później instytucje ludzi. I to jest tak, że ja dostrzegam jako socjolog pewne niedokłady instytucjonalne w procedurze. I pan profesor wspomniał o tym zwyczaju w Wielkiej Brytanii, a właściwie w Anglii tak naprawdę, tych ostrych wysłuchań w parlamencie kandydatów. I ja bym bardzo chciał, żeby takie monitoringi były niepotrzebne, bo tam, gdzie procedura parlamentarna jest rozwinięta i jest szansa na szeroką dyskusję publiczną, z transmisją ze wszystkim i to nie jest robione w pośpiechu, tam takie organizacje jak my, watchdogowe, inicjujące procesy, wydaje mi się, że przestają być zbędne, bo wtedy każdy ma już dostęp do tej informacji. Wydaje mi się, że możemy do tego dojść, bo nawet te niesatysfakcjonujące ciągle jakieś przykłady dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, czy sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, czy kandydatów na inne urzędy, jak Rzecznik Praw Obywatelskich, czy GIODO, pokazuje, że tam się zmienia praktyka parlamentarna. Znaczy, ileś naście lat temu nie było wysłuchań, wszystko się właściwie nawet bez transmisji aprobowało i nikt o tym nic nie wiedział. Teraz jednak te wysłuchania są, parlamentarzyści pytają, organizacje mogą się pojawić, obywatele mogą się pojawić. Muszę powiedzieć jeszcze do tego naszego procesu. Bardzo sobie to cenię, że Komisja Finansów Publicznych nas zaprosiła. Mogliśmy być na posiedzeniu, mogliśmy zadać pytania i uważam, że to jest pewien wstęp i w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Proszę Państwa, to, że po 3 godzinach od rozpoczęcia debaty tylu nas tutaj jeszcze pozostało, świadczy chyba o tym, że debata musiała być zajmująca i nie wolno mi tak skwitować, że się udało. Dziękuję Państwu wszystkim za udział, dziękuję w szczególności panelistom, ale także dyskutantom i tym, którzy tylko słuchali. Proszę Państwa, życzę wszystkim radosnych świąt Wielkiej Nocy i jeszcze proszę Panią Profesor Mączyńską o zabranie głosu. Proszę Państwa, sądzę, ta debata była potrzebna. Chciałam bardzo podziękować wszystkim jej uczestnikom, myślę, że występującym na tym urzędzie. Bardzo wszystkim dziękuję nowym członkom Rady Polityki Pieniężnej. Życzę, żeby mieli łatwą pracę, ale na to się nie zanosi. I wobec tego Państwu życzę dobrych świąt. Mam nadzieję, że nasza współpraca z fundacją się będzie rozwijała. Też Państwu bardzo dziękuję za podjęcie tej inicjatywy. Przewodniczącemu Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, panu profesorowi Gorynie, bardzo dziękuję za to, że razem z członkiem tej rady, panią profesor Piotrowską Marczak, podjęli się od zorganizowania tej debaty. Dziękuję za wszystko i ostatnie tylko słowo co do obowiązków edukacyjnych PTN. My się staramy to robić i czwartki u ekonomistów organizujemy po to. A co do czytania, to zachęcam Państwa do całej naszej biblioteki, w tym biblioteki wydawnictwa w ramach serii Nobel w ekonomii, gdzie opublikowaliśmy ostatnio książkę Schillera
pod tytułem Finanse i dobrobyt społeczny, a oprócz tego książkę pana profesora Klera o instytucjach publicznych i o sferze publicznej, to warto to przeczytać. A że czytać warto, to już zupełnie na zakończenie chciałam państwu zadedykować na święta książkę, taki tekst Wojciecha Młynarskiego pod tytułem Chirurgia plastyczna. A refren jest taki: jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Jak nie wiesz, kim był J.S. Bach, to ci się spłaszcza czaszki dach. I my poprzez nasze wydawnictwa chcemy, żeby się nam nie spłaszczał czaszki dach, a zwłaszcza naszym studentom, doktorantom i różnym innym osobom, którzy tutaj przychodzą. I bardzo liczymy na to, że państwo się zainteresują naszymi publikacjami. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.